Proszę Państwa, w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, czyli Stowarzyszenia Koliber oraz Wydawnictwa Kapital, witam Państwa na debacie poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych na tle akcji Burza i Powstania Warszawskiego. Nasze spotkanie jest dzisiaj związane z premierą tej książki autorstwa Leszka Żebrowskiego, obecnego tutaj, pod tytułem Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach. W dyskusji na jej temat weźmie oczywiście udział autor Leszek Żebrowski, którego witamy serdecznie. Witamy drugiego dyskutanta, pana Tadeusza Marka Płużańskiego. Oraz witamy gościa specjalnego naszego dzisiejszego spotkania, co prawda nie prosto ze Stanów Zjednoczonych, ale prosto z podróży po Polsce i Europie, profesor Marek Chodakiewicz. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością, jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Tadeusza Płużańskiego, który opowie nam o tym tle, czyli o akcji Burza oraz Powstaniu Warszawskim, a także o późniejszych narracjach na ten temat w okresie Polski Ludowej i III RP. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja będę starał się mówić krótko, bo głównym, oprócz specjalnego gościa, głównym bohaterem naszego spotkania jest Leszek Żebrowski, ale ponieważ spotykamy się w Wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pozwolę sobie powiedzieć parę słów na ten temat, właściwie o kontekście współczesnym. Nie będę Państwu streszczał Powstania Warszawskiego, dla jego przebiegu, bo to nie ma sensu. Natomiast skupię się na tym, jak w PRL-u opluwano Powstanie Warszawskie i jak to jest dzisiaj. Czy postaramy się może wspólnie zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że ta komunistyczna propaganda, która niszczyła bohaterów, niszczyła naszych powstańców, ona nadal nie obowiązuje. No bo widzimy szereg elementów też zachowań naszej władzy obecnej, które jednak wpisują się w ten plan niszczenia powstania i powstańców warszawskich. Drodzy Państwo, przygotowałem na wstępie kilka wypowiedzi dwóch prominentnych komunistów odnośnie oczywiście Powstania Sierpniowego, czyli Powstania Warszawskiego. Pierwszy to jest Zenon Kliszko, członek KPP, oczywiście później rzecz jasna PPR-u i PZPR-u. I on w 1962 roku w Nowej Kulturze napisał coś takiego. Demokratyczna opinia Warszawy zadawała sobie pytanie, z czym Mikołajczyk jedzie do Moskwy. Każdy przypuszczał, że ta wizyta może mieć doniosłe następstwa, ale nikt nie przypuszczał, że będą aż tak tragiczne jak zniszczenie Warszawy podczas powstania. I chwilę dalej. Nikt nie przeczuwał, jaka koszmarna koncepcja wylęgła się w mózgach sanacyjnych inspiratorów powstania, że wyrok śmierci na Warszawę został już podpisany przez Bora Komorowskiego i Sosnkowskiego. Myślę, że wiele z tych elementów spotykamy dzisiaj, w dzisiejszej propagandzie. Zniszczenie Warszawy, decyzja nieodpowiedzialna, podjęta przez dowódców, jak gdyby wbrew dołom, jak gdyby wbrew szeregowym żołnierzom, czyli hekatomba, prawda, zniszczenie miasta i wymordowanie cywilów. Dalej Zenon Kliszko no, jednak stara się pozytywnie oceniać Powstanie Warszawskie i pisze tak. Mimo to wszystkie demokratyczne organizacje wojskowe z Armią Ludową na czele wzięły czynny udział w walkach powstańczych, wychodząc z założenia, że z chwilą, gdy wybuchło powstanie, przestało być ono interesem ubijanym przez uzurpatorów i samozwańczych sanatorów. Ponad głowami burżuazyjnych dowódców AK miała powstawać więź między szeregowymi żołnierzami AK
Jael, rodziło się braterstwo broni. Czyli, prawda, bardzo mocno podkreślano to, że no, mimo tego, że dowódcy byli tacy źli, prawda, że skazali ludność i miasto na klęskę, no to jednak Armia Ludowa wzięła aktywny udział, wręcz i w tej wypowiedzi i w innych sugeruje się, że była nawet motorem powstania warszawskiego. Były nawet też takie, prawda, koncepcje, że to Armia Ludowa wywołała powstanie warszawskie, a Armia Krajowa przyłączyła się do tego powstania. I do dziś też słyszymy ze strony postkomunistycznej lewicy, no, że przecież braliśmy udział, prawda, w powstaniu. To nie było tak, że ta idea była nam obca. I teraz, drodzy Państwo, pozwolę sobie jeszcze przytoczyć opinię innego słynnego komunisty, jeszcze może bardziej zasłużonego, tu oczywiście cudzysłów jest potrzebny, Ryszarda Nazarewicza, który to Wel Rapsa, Ryszarda Rapsa. No, jego potomkowie też w dzisiejszych czasach funkcjonują w przestrzeni publicznej, konkretnie w dziennikarstwie. To są, no to jest właśnie ten model resortowych dzieci. To jest bardzo ciekawa postać w ogóle, ten Nazarewicz Wel Raps, no bo on, zanim został wybitnym partyjnym, rzecz jasna, historykiem i gloryfikatorem zbrodniarzy spod znaku AL i PPR, był właśnie sam funkcjonariuszem bezpieki i w Warszawie był nawet zastępcą szefa stołecznego UB. Sam torturował ludzi, między innymi w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej, tam, gdzie dzisiaj jest taka niewidoczna tablica. No, nie wiadomo, co tam niby jest, a właściwie nie ma, bo nie można przeczytać tego zupełnie. I Ryszard Nazarewicz, ów zasłużony kombatant, a wcześniej utrwalacz władzy ludowej, napisał coś takiego. Walka, w domyśle w Warszawie, wykazała raz jeszcze nieugięty patriotyzm ludu Warszawy i jego bezkompromisowy stosunek do hitlerowskiego okupanta, udokumentowany najwyższymi ofiarami. Ale stały się one konsekwencją polityki przywódców burżuazyjnych, gotowych na wszystko dla narzucenia Polski swej władzy. To jest trochę nie po polsku, ale przepraszam. Dowódcy AK zawsze usiłowali się zasłonić jak tarczą bohaterstwem powstańców i ludności stolicy, a tragicznymi skutkami swej polityki obciążyć obóz lewicy polskiej i dowództwo radzieckie. I tutaj też mamy ten sam schemat, prawda, że są politycy, są źli dowódcy, prawda, to wszystko są zdrajcy przedwrześniowi, nazywani też faszystami, prawda, ci ludzie byli często skazywani właśnie za faszyzowanie kraju, ale te doły społeczne reagowały bardzo aktywnie, prawda, i też walczyły. Ale dalej jeszcze mamy ciekawszy cytat. Dowództwu Armii Radzieckiej prowadzące już na terytorium Polski operacje, które decydowały o skróceniu niewoli i uratowaniu milionów Polaków, no jakby mogło być inaczej, prawda? Nie tylko nie dano możliwości wypowiedzenia się co do celowości powstania i sposobów współdziałania z nim, lecz nie powiadomiono go nawet o tym zamiarze. Czyli pojawia się zarzut, że no, przywódcy powstania zignorowali całkowicie Stalina, prawda? I nie byli łaskawi powiedzieć, że 1 sierpnia powstanie wybucha. Wtedy na pewno Stalin by życzliwym okiem spojrzał, prawda, na Warszawę i zaraz by popędził na pomoc. Ryszard Nazarewicz tak podsumowywał. Po raz ostatni klęska koncepcji burżuazyjnej, czyli powstania warszawskiego, mogła stać się jednocześnie klęską narodową. Odtąd o losach narodu decydować już będzie polska klasa robotnicza, cały lud polski. No i tak w PRL-u opluwano powstanie warszawskie. No taką cezurą był oczywiście 56
rok, kiedy no już nie można było, prawda, ukryć tego, że powstanie warszawskie miało miejsce. Wypuszczano też politycznych z więzień, jak wiemy. I część AK-owców no też wtopiła się w tę rzeczywistość komunistyczną, by powiedzieć tylko, by wspomnieć o Janie Rzepeckim, który stał się wybitny dowódca powstania, no, który wszedł na salony komunistyczne, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli. No więc niestety nie wszyscy, prawda, z AK też zachowali później w okresie PRL-u czystą kartę. No sądzę, że dlatego, iż Armia Krajowa, a szerzej Polskie Państwo Podziemne, no to były organizacje, instytucje bardzo pojemne. Prawda? Jeżeli spojrzymy na dzisiejszą, no już też to jest wreszcie mit, prawda, czy legenda, na Solidarność. Solidarność też była masowym ruchem i tam się różne osoby mieściły, prawda, w tej formule. Podobnie było z Armią Krajową. Stąd no, nie wszyscy sprostali późniejszemu zadaniu. Większość oczywiście okazała się właśnie żołnierzami niezłomnymi. I ich dzisiaj próbuje poszukiwać profesor Krzysztof Szwagrzyk. Rezultaty są bardzo różne. W tym roku raczej niezbyt to wszystko wygląda optymistycznie. Ale była też część właśnie AK-owców, która potem uczestniczyła w życiu PRL-owskim. Ale to jest jak gdyby inny temat. Chciałem, drodzy Państwo, przejść do sprawy pewnej kontynuacji tej propagandy, którą mamy w III Rzeczpospolitej. I tutaj należy powiedzieć, takim początkiem tej wielkiej akcji opluwania Powstania Warszawskiego, on był słynny już dzisiaj, opisywany też przez Leszka Żebrowskiego, tekst Michała Cichego, właściwie we współpracy z Adamem Michnikiem, Czarne karty powstania. O tym, jak Żydzi mordowali... Przepraszam. Coś innego mi świtało w głowie najwyraźniej, ale to jest w takim duchu, drodzy Państwo, jaki zaproponowała kiedyś pani Maria Fildorf, żeby postawić drzewka wszystkim tym Żydom, którzy po wojnie uratowali Polaków z rąk Urzędu Bezpieczeństwa. No trochę będzie, ale no tak, tak. Ale las nie wyrośnie zapewne taki jak w Jadwaszem, prawda? Natomiast oczywiście chodzi o, w dzisiejszym kontekście, o którym chciałem powiedzieć, o tych AK-owcach, którzy mordowali Żydów. I to w zasadzie w świetle tego paszkwilu po prostu, bo to był paszkwil, to miał być główny cel Powstania Warszawskiego, wymordować jak największą ilość Żydów, którzy się ukrywali w Warszawie. No i od tego się wszystko zaczęło. Prawda? Ja muszę powiedzieć, że do pewnego momentu, no niestety czytałem Gazetę Wyborczą. Dzisiaj uważam to jeden z większych grzechów swoich, ale to był moment taki ostateczny, prawda? Że ja się pożegnałem z tą gazetą, no po tym właśnie, po tym tekście i po całej takiej udawanej dyskusji na ten temat, bo rzecz jasna potem Gazeta Wyborcza otworzyła swoje łamy dla różnych komentatorów, ale idea była taka, żeby się odnieść do tej głównej tezy, prawda? I ci różni, prawda, badacze, a bardziej propagandyści zastanawiali się właśnie, czy bardziej mordowali ci AK-owcy Żydów, czy mniej, prawda? Ale wszyscy jak gdyby się wpisywali niestety w tą główną tezę. Były wyjątki, jak profesor Tomasz Strzępasz. Ale cała debata była tak ustalona, żeby potwierdzić tę główną tezę i rzekomy główny cel Powstania Warszawskiego. No i drodzy Państwo, no, to był 94 rok, ten obrzydliwy artykuł. Dzisiaj mamy rok 2014 i można powiedzieć, że ta propaganda hula sobie w najlepsze. Takimi no dosyć ciekawymi elementami tego wszystkiego jest to, że właściwie przed każdą rocznicą, prawda, powstaje szereg artykułów, programów, które mają właśnie powstanie
warszawskie Polakom skutecznie obrzydzić. I w tym roku też powstał taki wywiad, ukazał się taki wywiad w tygodniku Newsweek. Autora nie będę przywoływał, bo to szkoda czasu. Z jednym z powstańców warszawskich, który nie zostawił suchej nitki na w powstaniu, w którym sam brał udział. Stwierdził, że to było bez sensu od początku do końca i to, prawda, nie miało żadnych szans powodzenia. Oczywiście tak się zachowują te tak zwane mainstreamowe media z Gazetą Wyborczą na czele, prawda, ale też tygodniki właśnie te kolorowe, większość telewizji, ignorując całkowicie głosy na przykład znamienitego profesora Witolda Kierzuna, który mówi coś zupełnie odwrotnego. Prawda? Mówi, że powstanie warszawskie nie mogło nie wybuchnąć. Przywołując bardzo ważne też elementy tego, a mianowicie fakt, że Niemcy, to jest jeden z kluczowych, prawda, argumentów, Niemcy planowali stworzyć z Warszawy twierdzę i jako twierdzę bronić do ostatniego żołnierza, wypędzając również ludność cywilną. Prawda? W takim kontekście tej ludności zapewne też ten los ludności, prawda, nie był wcale taki cukierkowy, jakby się mogło wydawać, a Warszawa zapewne zostałaby zniszczona po prostu przez w wyniku tych działań wojennych, prawda? A Sowieci jakby weszli, to też by dokonali krwawej rozprawy z Armią Krajową, prawda? Ale oczywiście takiego głosu nie usłyszymy w TVN-ie, prawda? Czy nawet w Polsacie, czy w telewizji publicznej. On jest słyszalny w mediach, prawda? W tak zwanych prawicowych, w mediach niepodległościowych. No. Ja jeszcze wrócę, drodzy Państwo, do takich charakterystycznych momentów sprzed dwóch lat, bo wtedy nazywany wspólnie przez Leszka Żebrowskiego i przeze mnie Władysław, pseudonim profesor Bartoszewski, powiedział coś bardzo znamiennego. Powiedział mianowicie, że samobójcza walka była całkowicie niepotrzebna i że nawet patriota nie musi od razu chwytać za broń. Drodzy Państwo, to był też pewien przełom, bo właściwie pierwszy raz w historii III RP uczestnik powstania i to osoba prominentna, jeśli chodzi o salony, powiedziała coś takiego. Czyli kolejny Rubikon, można powiedzieć, został przekroczony. To była odpowiedź na taki słynny tekst Tomka Terlikowskiego we Frondzie, kiedy właśnie Terlikowski napisał, że jego dzieci, gdyby trzeba było, też by stanęły dzisiaj do walki. I Bartoszewski zareagował nerwowo, że to zupełnie nie ma sensu, prawda? Bo była to samobójcza walka, czyli innymi słowy Bartoszewski po prostu znowu opluł powstanie warszawskie. No, a jeśli to jeszcze połączymy ze słynną wypowiedzią, że w czasie okupacji bardziej bał się Niemców niż Polaków, to mam jak gdyby pełen obraz. Przepraszam? Bardziej Polaków, oczywiście, znowu powiedziałem coś, co mi w sercu gra, natomiast bał się, właśnie. Także tak to się wpisuje w pewną linię polityczną, którą pan profesor nam proponuje, ale zabrał głos również słynny profesor brytyjski, Norman Davies, znany z tego, że jest wielkim propagatorem historii Polski, idei powstania warszawskiego na świecie. I to jest znowu ten 2012 rok. Profesor Davies był łaskaw powiedzieć, że dosyć tego celebrowania, że Polacy nie powinni obchodzić takich rocznic, które się źle kojarzą, prawda? Kojarzą się z klęską, że to jest po prostu jakiś, on to użył takich, nawet sobie wynotowałem takich określeń, że to jest gdzież ja mam tego Davisa, za dużo tego triumfalizmu, samozadowolenia i samobiczowania. No? Jednocześnie profesor Davis bardzo mocno wtedy odniósł się do
Smoleńska do rządów Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że to jest ciemnogród, prawda, i że to jest siła, która zamiast łączyć, to dzieli Polaków, prawda? Czyli dał też pewną wykładnię polityczną, swój stosunek do współczesnej polityki. Zresztą ja oglądałem, drodzy Państwo, ostatnio taką uroczystość w Belwederze, która miała miejsce, bo Bronisław Komorowski postanowił wręczyć Normanowi Davisowi polskie obywatelstwo i tamta uroczystość też w takim duchu była zrobiona, że profesor Davis powiedział parę słów o historii, a potem zaczął wygłaszać manifest polityczny. Zaczął mówić, że właśnie bardzo świetnie, że tutaj się spotykamy w Belwederze, tu jest taka miła atmosfera pojednania, natomiast są też w Polsce siły wywrotowe, które chcą powrotu ciemności. Prawda? I tutaj pan prezydent był zachwycony tymi wypowiedziami, prawda? Że to świetnie się wszyscy zrozumieli. Pan profesor Davis, tak jak Bartoszewski, nie profesor, świetnie się wpisał właśnie w klimat istniejący w Polsce, w klimat, no, pani Bieńkowska lubi używać tego słowa, pani minister, taki mamy klimat, więc taki też mamy klimat, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, pozwalają opluwać, prawda, nasi rządzący powstańców takim osobom właśnie jak Bartoszewski czy Norman Davis. Ja już nie będę, drodzy Państwo, mówił o takiej no, perfidnej akcji, która miała miejsce też 2 lata temu. Na Facebooku olbrzymia akcja Wstydzę się powstania warszawskiego, prawda? Ale to był ewidentnie no, taki sygnał, że niektóre środowiska biorą przykład z góry, prawda? Jeśli jest właśnie klimat na to, żeby powstanie warszawskie opluwać, to powstają też tego typu oddolne, a może inspirowane też inicjatywy. No i przechodzimy, drodzy Państwo, do ostatniego punktu, czyli do dnia dzisiejszego. Dzisiaj oto słyszymy, że Donald Tusk no, nie pojawi się na powązkach wojskowych w Warszawie, no bo bark ma chor, prawda? Bo przeszedł operację barku. Ciekawie bardzo to tłumaczył pan minister Graś, że to jest taka męska przypadłość spotkała Donalda Tuska, bo robił pompki, prawda? I drodzy Państwo, no to jest wszystko kabaret, prawda? Komedia. My jesteśmy karmieni tego typu informacjami. Zamiast pochylić się z powagą, prawda, nad powstaniem warszawskim, nad ofiarą żołnierzy, cywili, prawda, szczęściem tym, prawda, które przeżywali powstańcy w pierwszych dniach. To była rzeczywiście no, taki moment złapania oddechu, odzyskania wolności. I wszyscy się powszechnie cieszyli z tego powodu, prawda. Potem przyszedł dopiero dramat miasta, rzeź ludności cywilnej, no to nasza władza nas karmi tego typu, prawda, historyjkami związanymi z przypadłościami pana Donalda. Fakt faktem, że po raz kolejny Donald Tusk zamanifestował swój stosunek do historii Polski, a konkretnie do powstania warszawskiego. Podobnie chciał się zachować Bronisław Komorowski, bo już doradca Nałęcz mówi, no, że nie, że on przecież nie przy głowa państwa nie przyjdzie na powązki, bo tam buczą, prawda? No to jak to nie wolno, prawda, narażać uszu pana Komorowskiego na buczenie, prawda? No i to jest też sytuacja kuriozalna, no bo ci ludzie jednak zostali wybrani do pewnych obowiązków również, prawda? I rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego należy do takiego kanonu, prawda? Tam po prostu oni muszą być, niezależnie od tego, co my o nich sądzimy, prawda? Bardzo dobrze moim zdaniem skomentował to poseł Giżyński, który stwierdził, że oczywiście to jest skandal, że nie będzie premiera, ale porównał to do sytuacji Sejmu, prawda? Powiedział tak, że no, czy on miałby, właściwie zadał pytanie, czy miałbym
nie wychodzić na mównicę sejmową, wiedząc, że posłowie Lewicy czy Platformy będą na mnie buczeli, czy będą krzyczeli. No oczywiście wyjdę na tę mównicę, prawda? No bo to jest, po to zostałem, do tego zostałem wybrany. No, a tutaj widać nasze władze, no to jest oczywiście pretekst, prawda, żeby nie przyjść tam na powązki wojskowe. Ja bym powiedział tak, że nie będąc wielkim fanem owego buczenia, znajduję jednak przynajmniej dwa elementy, jeśli chodzi o dwie najważniejsze osoby z władz państwowych, które tam się pojawią, czyli pana Komorowskiego i pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby te osoby wybuczeć. A jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego, takim faktem do wybuczenia jest jego udział i patronat nad pogrzebem komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego. Z tego powodu ja bym wybuczał Bronisława Komorowskiego. Jeśli chodzi o panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, wybuczałbym ją za to, że chce nam przywrócić monument sowieckiej okupacji, czyli pomnik Braterstwa Broni Czterech Śpiących. To jest wystarczający moment i nie zburzyła Pałacu Stalina, któremu też by się należało zburzenie. A oboje państwo, jeszcze idąc tropem pana profesora, nie zrobili też zbyt wiele, aby się uporać z tym piętnem komunizmu. Z drugiej strony, żeby oddać honor naszym bohaterom. Bronisław Komorowski, przypomnę, zapowiadał, że na Rakowieckiej powstanie wielkie muzeum komunizmu. Nie stało się nic. On wolał rozpoczynać swoją drogę do wolności od ustanowienia pomnika bolszewickiego w Osowie razem z panem ministrem Kunertem. Prawda? I to jest też kolejny moment, za który należy się wybuczenie, prawda? I pana Komorowskiego, i pana Kunerta, który może by chciał przyjść też na powązki wojskowe. I drodzy państwo, jeszcze jeden element wydaje mi się ważny w tym wszystkim. Mianowicie z jednej strony stosunek władz, ale stosunek naszych mediów do powstania warszawskiego. Porównam to z obchodami ubiegłorocznymi 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Te rocznice cały czas są mylone na świecie i to jest też tak dosyć sprytny plan, prawda, żeby świat wiedział o jednym powstaniu, o powstaniu w getcie, a o powstaniu warszawskim nie wiedział nic. I tu elity wszystkie, prawda, całe salony pracują na to od lat, żeby to tak wyglądało. Nawet Gazeta Wyborcza znowu, prawda, w ubiegłym roku dokonała kolejnego bardzo ciekawego manewru, prawda? Nazwała powstanie w getcie pierwszym powstaniem warszawskim. Powstanie warszawskie okazuje się w tym kontekście drugim powstaniem, czyli już takim wtórnym trochę, prawda? Mniej ważnym w gruncie. To jest też operacja na naszych umysłach cały czas trwa i też się zawiera w terminologii, która jest niezmiernie ważna. Ale wracając do pewnego porównania, które mi się nasuwa między powstaniem w getcie a powstaniem warszawskim. Podczas obchodów ubiegłorocznych widzieliśmy całą plejadę naszych czołowych polityków. No, był oczywiście pan Komorowski, był pan Tusk. No i też, prawda, pomniejsi politycy. No, zestawiając to z dzisiejszymi obchodami, kiedy Tuska nie będzie, no jasno powiedział, że powstanie w getcie jest tym, które jest bliższe jego sercu, prawda? A powstanie warszawskie nic go nie obchodzi. Ale jest jeszcze jeden element, dosyć ważny też, jak się patrzy na stosunek naszych mediów do tego. Założę się z państwem, że żaden z prezenterów żadnej telewizji nie będzie miał ani biało-czerwonej wstążki, ani biało-czerwonej opaski, prawda? Mimo że mamy 70. rocznicę wybuchu powstania. A jak było podczas obchodów powstania w getcie? Wszyscy mieli, jak ten kwiat się nazywa zaraz? Żonki, no właśnie. Wszyscy mieli papierowe żonkile, prawda? I właśnie pan Komorowski miał, pan Tusk. W
w różnych miejscach, w różnych kanałach. No, czyli widać było, że po prostu jest to rocznica, którą wszyscy obchodzą, wszyscy przywiązują do tego wagę. No teraz tego biało-czerwonego elementu oczywiście zabraknie, no bo żonkil może być, prawda? A biało-czerwona flaga już nie, jeżeli orzeł, to z czekolady, prawda? To są tego typu śmieszne historie. I jeszcze na koniec, drodzy Państwo, jeśli chodzi o meritum sprawy, czyli właśnie ów stosunek do Powstania Warszawskiego. No jednak cały czas wmawia się nam, że przede wszystkim to była właśnie hekatomba, prawda? Że zginęło masę niewinnych osób, że miasto zostało zniszczone. A dlaczego w ten sam sposób nie patrzą na powstanie w getcie warszawskim? Może też powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy powstanie w getcie warszawskim miało sens, prawda? Czy ono miało jakieś szanse zwycięstwa? Oczywiście nie miało, prawda? Czy nie pociągnęło za sobą śmierci wielu cywilów? Czy nie pociągnęło za sobą tragedii miasta, zniszczenia wielu kwartałów Warszawy? Takich pytań się rzecz jasna nie zadaje. Te pytania są zarezerwowane dla powstania warszawskiego. Prawda? A ja bym bardzo chciał, już kończąc, drodzy Państwo, żeby Polacy się jednak obudzili wreszcie. Prawda? Obudzili się i spojrzeli na Powstanie Warszawskie jako jedną z najważniejszych polskich rocznic. No bo mamy 11 listopada, mamy 3 maja, mamy nowe święto, czyli 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale mamy też 1 sierpnia, bardzo ważną datę, która jednak funduje, prawda, w nową Polskę. Funduje to, no, nie trzecią Rzeczpospolitą, rzecz jasna, ale możemy powiedzieć śmiało, że gdyby nie Powstanie Warszawskie, nie byłoby Solidarności i nie byłoby tak oczekiwanej przez nas może 4 Rzeczpospolitej. No, tutaj cyfry nie są najważniejsze, ale no wszyscy czekamy, prawda, na ten dalszy ciąg, na prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. I powinniśmy brać przykład też z takich Francuzów czy Amerykanów, którzy mają swoje święta i nie uważają ich za obciach, prawda? Mają, prawda, 4 lipca, mają 14 lipca Francuzi, prawda? I wszyscy się cieszą, wszyscy uważają te święta za ważne, a u nas się mówi tak, no, znowu to Powstanie Warszawskie. Przecież to było ile lat temu? Teraz już mamy 70 lat. Dawno powinniśmy o tym zapomnieć. Otóż nie, drodzy Państwo, będziemy na pewno o tym pamiętać i myślę, że ten zryw powstańczy sprzed 70 lat w końcu zafunduje nam jednak tę wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, album, który dzisiaj jest prezentowany, ukazał się wczoraj wieczorem, jest prezentem dla tych, których praktycznie już nie ma. Ja sam wiem bodajże o 5 czy 6 osobach z Brygady Świętokrzyskiej, które jeszcze żyją. To są wszystko osoby po 90, schorowane, raczej nie wychodzące z domu. Pamiętam, gdy w 1990 roku, po raz pierwszy, gdy było można, na Kieleczyźnie, w miejscu, gdzie brygada się formowała, też w sierpniu ówczesnego roku, zjechało z Polski, ale także z całego świata. Z Australii, z Nowej Zelandii, z Argentyny, z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, z Kanady, łącznie około 300 żołnierzy, oficerów brygady. Te uroczystości tam trwały 3 dni i 3 noce. Można było poznać ludzi trochę innych niż tych z konspiracji, których tu widywałem, których spotykałem, z którymi rozmawiałem. Tych wyklętych, ale najbardziej ze wszystkich wyklętych. W Polsce Ludowej po 1944 roku Narodowe Siły Zbrojne były inwektywą. To była obelga. Ktoś był NZ-owcem, komuna nie musiała tłumaczyć. Ale jeszcze w ramach Narodowych Sił Zbrojnych byli najgorsi z najgorszych. To była właśnie Brygada Świętokrzyska. Symbol wszelkiego zła, zaprzaństwa, zdrady narodowej, mordowania Żydów, rozpętania wojny domowej i tak jak mówię, wszystkiego co najgorsze.
Ci, którzy ich o to oskarżali, mieli o monopol na wszystko, bo mieli władzę. Dokumenty trzymali w więzieniu, świadków historii, znaczy dokumenty, no też archiwa nie były dostępne, świadków historii albo mordowali, albo zamykali na kilkanaście albo więcej lat więzienia. Byli to obywatele trzeciej, czwartej kategorii, bez prawa, możliwości jakiejkolwiek obrony i propagandowo robiono z nimi wszystko. Znaczna część tej propagandy do tych ludzi przylgnęła. Tak jak rozwarstwiano polskie podziemie niepodległościowe, szczególnie po 1956 roku, znajdując jakąś tam niszę, miejsce dla innych formacji, dzieląc Armię Krajową na reakcyjną górę i otumanione, ogłupiałe doły, które można dla komuny odzyskać, dla tych ludzi miejsca nie było, często nawet fizycznie. Prześladowane były także ich rodziny. To są historie same w sobie. Mam nadzieję, że będą opisane. Dlaczego? Dlaczego oni i dlaczego najbardziej? Dlatego, że byli najbardziej przenikliwi. Oni pierwsi zobaczyli, przekonali się, że wszystkie koncepcje, jakie powstawały na początku kształtowania się polskiego podziemia niepodległościowego, koncepcja powstańcza, że cały wysiłek polskiego państwa podziemnego idzie w przygotowanie powstania, to powstanie miało wybuchnąć w momencie wycofywania się Niemców z ziem polskich. Ale nie zakładano, nie rozumiano tej sytuacji, że będzie taka sytuacja jak w czerwcu 1941 roku, gdy na polskie ziemie wschodnie, na terytoria zajęte przedtem przez Związek Sowiecki, wkroczy wyzwoliciel, armia niemiecka, III Rzesza i będzie to wyzwolenie spod jednej okupacji w celu stworzenia nowej okupacji. Dokładnie ta sama sytuacja powtarza się po styczniu 1944 roku. Na ziemię polskie wkraczają bolszewicy. Nie ma aliantów, nie ma szans na pomoc aliantów. Wiadomo, jak ta końcówka wojny będzie wyglądała. To już były układy międzymożnymi tego świata. Polska została sprzedana wcześniej. Jeszcze tego nie wiedzieliśmy, nie rozumieliśmy, nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę. Poza tym po tylu latach strasznej wojny, okupacji, ludzie żyli nadzieją, że to jest niemożliwe, żeby nas tak potraktować. Kraj, który jako pierwszy przeciwstawił się złu, jako pierwszy został napadnięty, jako pierwszy uległ całkowitej destrukcji, ma teraz zapłacić za to najwyższą cenę niepodległością i większą częścią terytorium polskiego państwa. I ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych zaczęli to widzieć wcześniej, rozumieć wcześniej. Już od połowy 1943 roku, gdy zdali sobie sprawę z tego, jaka będzie sytuacja, ich plany powstańcze są inne. Ale to nie jest tak, że idą wbrew wszystkim, że są sami w tej sytuacji i tak jakby wywyższają się. Nie, dokumenty, które mamy, które dzisiaj są dostępne, mówią zupełnie coś innego. Narodowe Siły Zbrojne w podziemiu, w tym podziemiu niepodległościowym, w polskim państwie podziemnym, potraktowane zostały źle. To trzeba powiedzieć bez żadnych zaciemnień, bez żadnego ukrywania sprawy. Między innymi za tą przenikliwość. Także między innymi dlatego, że nie mając takich środków materialnych, takich możliwości, stworzyli alternatywę polskiego państwa podziemnego. Stworzyli struktury cywilne i struktury wojskowe, które od samego początku nastawione były na walkę z każdym okupantem. Ta cała późniejsza ideologia w historiografii czy Polski Ludowej, ale także wśród historyków niezależnych, która twierdziła, że Narodowe Siły Zbrojne podobno w połowie 1943 roku odwróciły wrogów. Uznały, że Polska już nie jest wrogiem Niemców, tylko wrogiem komunistów. W związku z tym z Niemcami się nie bijemy, a komunę zwalczamy. Nie ma na to żadnych dokumentów, nie ma na to żadnych dowodów. Są dowody zupełnie przeciwne. Aż do ostatnich rozkazów Narodowych Sił Zbrojnych, które wychodziły w styczniu, lutym 1945 roku, gdy armia niemiecka już praktycznie wycofywała się w popłochu z ziem polskich, gdy nie było niemieckich struktur okupacyjnych, ostatni dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych z tamtego okresu cały czas, tak samo jak na początku w 1942, 1943 czy w 1944 roku pisali. Nie ma wroga numer jeden i nie ma wroga numer dwa. Jest wróg jeden, obojętnie jak się nazywa, czy jest to Niemiec, czy bolszewik. Obu traktujemy tak samo. To byli ludzie, którzy widzieli więcej, rozumieli więcej, ale też rozumieli, że są w mniejszości, że ich siły nie są
równoważny z tym, co reprezentuje całe polskie państwo podziemne. I dopiero po latach, gdy możemy z tych dokumentów wytworzonych przez Narodowe Siły Zbrojne, z ich planów operacyjnych, wyciągnąć to, co jest najbardziej istotne, rozumiemy, że oni mieli rację, a mimo to chcieli pomagać, chcieli być razem, nie chcieli się separować. Mam przy sobie dokument z 22 listopada 1943 roku. To jest to okres, kiedy zmieniają się plany powstańcze Armii Krajowej, kiedy zmienia się koncepcja polskiego państwa podziemnego. Z tych wcześniejszych planów powstańczych tworzą się nowe. Równolegle w Narodowych Siłach Zbrojnych, to jest jeszcze przed scaleniem z Armią Krajową, zapada historyczna decyzja. Otóż dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, wówczas pułkownik dyplomowany Tadeusz Kurcjusz Rzegota, nakazuje podległym mu okręgom, komendantom okręgów, przystąpić do rozmów mających na celu ustanowienie na okres starć zbrojnych wspólnego, jednolitego dowództwa operacyjnego, scalenia całego szeregu wysiłków wojskowych, opracowania wspólnych planów akcji zbrojnych wraz z podaniem poszczególnych zadań taktycznych poszczególnym oddziałom wojskowych różnych organizacji. Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych na czas akcji zbrojnych jako zwarte jednostki wchodzą pod komendę wyznaczonych przez komendanta Armii Krajowej dowódców operacyjnych i wykonują ich rozkazy operacyjne. Celem scalenia całego szeregu wysiłków wojskowych na terenach okręgów już obecnie sztaby komend terenowych współpracują ściśle z sobą, zwłaszcza w obecnej akcji specjalnej i opracowywaniu planów operacyjnych przyszłych działań. I tak dalej. Nie było żadnej innej konspiracyjnej organizacji w polskim państwie podziemnym, które tak by podeszły do tego, co było wspólne, do wspólnych zadań i do wspólnego losu. To nie Narodowe Siły Zbrojne wyłamywały się. To nie oni byli przeciwko, nie oni stawiali opór władzom legalnym. Od początku do końca Narodowe Siły Zbrojne uznawały autorytet i zwierzchnictwo naczelnego wodza, przyjmowały jego plany, wykonywały jego rozkazy. Wykonywali też instrukcje rządu, które były takie, że w przypadku, jeśli wkroczą na ziemię polskie bolszewicy, jeśli nie będzie pomocy z zewnątrz, w żadnym wypadku nie wolno się ujawniać, nie wolno współdziałać z nowymi okupantami. W tym samym czasie, tym, o którym mówimy, powstaje nowa koncepcja w łonie Komendy Głównej Armii Krajowej. Nie jest tu miejsce i czas na to, żeby mówić, kto był za, kto był przeciw, kto był za to odpowiedzialny, ale takie decyzje zapadły. 26 listopada 1943 roku generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, komendant główny Armii Krajowej, informuje naczelnego wodza w ściśle tajnym piśmie. Nakazałem ujawnienie się wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu uchodzących Niemców. Zadaniem ich w tym momencie będzie dokumentować swym wystąpieniem istnienie Rzeczpospolitej. W tym punkcie rozkaz mój jest niezgodny z instrukcją rządu. Jest to odejście od tej koncepcji, żeby ratować substancję żywą narodu. Żeby ten cel polskiego państwa podziemnego, ten cel ostateczny, najważniejszy, jakim nie było powstanie powszechne, bo tym celem była ochrona substancji żywej narodu. Był to cel sformułowany już 1942 roku wobec ogromu zbrodni popełnionej przez obu okupantów, Niemców, Sowietów, później komunistów na ziemiach polskich. Polskie państwo podziemne rozumiało, co to jest ekonomia krwi. Każda strata, chociażby jednego Polaka, to jest na przyszłość, na okres powojenny, brak dwóch rąk do pracy. Mówię w przenośni. To jest osłabienie naszego bytu, a może nawet jego zagrożenie. I na tym miała się skupiać konspiracja. Akcje w związku z tym miały być tak podejmowane, żeby nie powodować strat ludności cywilnej, nie powodować przedwczesnych wybuchów powstania, nie dokonywać akcji nierozważnych. To wszystko w dokumentach jest, ale o tym wszystkim i historycy, i my wszyscy jakoś zapominamy. Jesteśmy wychowani na różnego rodzaju serialach, na strzelaniu.
na biciu się, ale to jest tylko część całej historii polskiego państwa podziemnego. I byli tacy, którzy bili się od samego początku, ale jednocześnie rozumieli, że musi być sens tej bitwy. I to były Narodowe Siły Zbrojne. W momencie, kiedy ta koncepcja, która już pada, ta powstańcza wcześniejsza, która pada z racji tego, że Polska nie jest wyzwalana przez aliantów, nie możemy przyłączyć się do tego wybuchu, tak jak to było podczas I wojny światowej, że rozbrajamy resztki wycofujących się Niemców, tylko mamy przed sobą zwarte siły niepokonanego jeszcze przeciwnika, a z drugiej strony przychodzą nowi okupanci, którzy na znacznym terenie Polski, II Rzeczpospolitej, dali się poznać do czerwca 1941 roku, do inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki. Nawet w ramach AK nie było czegoś takiego jak posłuszeństwo, jak wykonywanie tych nowych rozkazów powstańczych. Kategorycznie przeciwstawił się temu komendant okręgu nowogródzkiego, podpułkownik Janusz Szlaski, pseudonim Prawdzic. On powołał się na wcześniejsze rozmowy uzgodnienia z generałem Stefanem Roweckim, że w przypadku, kiedy Sowieci wejdą ponownie na ziemię polskie od wschodu, w żadnym wypadku on sił swojego okręgu nie ujawni i nie da zniszczyć tych, którzy byli obrońcami Kresów. Przeciwstawił się temu także w znacznym stopniu mój ukochany dowódca, pułkownik Władysław Liniarski, komendant okręgu białostockiego Armii Krajowej. Gdy dostał te nowe instrukcje, gdzie miał się ujawnić przed bolszewikami, a to jest jedyny komendant okręgu Armii Krajowej, który przetrwał trzy okupacje. Pierwszą sowiecką w okręgu białostockim do czerwca 1941 roku, następnie całą okupację niemiecką do lipca 1944 roku i wreszcie cały następny rok do lipca 1945 roku pod nową okupacją sowiecką. Został aresztowany przez bolszewików tylko dlatego, że został wezwany pod sankcją kary śmierci przez pułkownika Rzepeckiego do Warszawy. Pułkownik Liniarski początkowo odmawiał. Mówił, że w tej sytuacji, w jakiej jest, nie może opuścić terenu okręgu. Po drugie, ta rozmowa bezpośrednia nie ma sensu z pułkownikiem Rzepeckim, bo on rozkazy zna, wszystkie instrukcje zna, ma łączność z Londynem, w związku z tym wie, co ma robić. Ale pułkownik Rzepecki mu zagroził sądem wojennym. Jako zdyscyplinowany oficer stawił się i jego konspiracja w sposób tragiczny już się zakończyła. Gdy pułkownik Liniarski dostał te nowe instrukcje, pozwolił sobie na rzecz następującą. Napisał do komendanta głównego Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur, następującą rzecz. Proszę o wyjaśnienie, kiedy ostatnio został zawarty nowy traktat o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, ponieważ jak dotychczas prasa oficjalna polska i bolszewicka stwierdza, że bolszewicy są wrogami Polski. I teraz proszę zobaczyć, co się stało. Bezpośrednim przełożonym komendanta okręgu białostockiego, pułkownika Liniarskiego, był komendant obszaru, pułkownik Edward Godlewski, pseudonim Garda. Pułkownik Godlewski przestraszył się tego pisma i nie wysłał do generała Komorowskiego, że nie można kwestionować rozkazów przełożonych. Ale nieznany nam dzisiaj z nazwiska oficer komendy okręgu białostockiego Armii Krajowej o pseudonimie Andrzej, był to szef referatu przerzutów powietrznych komendy obszaru, dopisał własnoręcznie na piśmie pułkownika Godlewskiego. Regulamin nakazuje stawiać pytania, o ile rozkaz jest niejasny. Pułkownik Liniarski też rozkazu burzy nie wykonał. Wykonał go w minimalnym stopniu. Miał sformować dwie dywizje piechoty i dywizje kawalerii, które miały wziąć udział w burzy, ujawnić się przed bolszewikami, wystąpić w roli gospodarza, następnie dać się rozbroić, wymordować, wywieźć na Syberię. On jako zawodowy oficer, człowiek o niezwykłej przenikliwości, sama ta jego historia, że potrafił przetrwać trzy okupacje, o tym świadczy, przeciwstawił się temu. Dywizji nie sformował, brygad nie sformował, poszczególne oddziały partyzanckie, które i tak już były w lasach, były w terenie,
przystąpiły do burzy w bardzo ograniczony sposób. Te oddziały dostały rozkazy ujawnienia się przed bolszewikami i kadry tych oddziałów, oficerowie, a także żołnierze, zapłacili za to odpowiednią cenę. Także cenę najwyższą. Z Komendy Głównej Armii Krajowej na teren Okręgu Białostockiego przysłany został na przykład oficer, który był w głębokiej rezerwie Komendy Głównej. Takich oficerów było około 2000 na etatach pobierających apanarze, którzy czekali na swój przydział na okres powstania powszechnego, żeby objąć najwyższe dowództwa. Był to pułkownik Jan Stencel, pseudonim Rawicz, przedwojenny dowódca pułku piechoty. Łączniczki przywiozły, a była przecież granica między Besonderzbezirk Białystok a Generalnym Gubernatorstwem, przewiozły z narażeniem się na śmierć w częściach jego mundur, szablę, cały szamerunek, czapkę, buty, odznaczenia. I na pierwszej odprawie, którą wyznaczył z Komendą Okręgu Białystok, ubrał się w to wszystko, jak później opowiadał major Władysław Bruliński, Oskar, szef Biura Informacji i Propagandy tego okręgu, wyglądał jak stróż w Boże Ciało. Mówi, my tu w konspiracji, przebrani za chłopów w kufajkach, przewiązani sznurkami, bo tylko tak można tam się było w terenie utrzymać, a tu wychodzi człowiek z wyznaczonej kwatery, jak na manewrach przedwojennych, podchodzi do nas i mówi, stopień wojskowy. Mówię, major. A on moim guzikiem przy marynarce cywilnej merda mówi, no panie majorze, my o tym jeszcze porozmawiamy. Macie wyglądać jak oficer. Dla nich ważniejsze było to, cały ten szamerunek, niż to, co było najważniejsze. Co jest później? Władysław Liniarski siedzi, Władysław Bruliński siedzi, komenda okręgu wyaresztowana, wymordowana. Pułkownik Jan Stencel razem z szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku tworzą komisję likwidacyjną byłej Armii Krajowej, obejmują zwierzchnictwo nad tymi ludźmi, przejmują broń i każą wszystkim spowiadać się z działalności antyniemieckiej, co służy później następnym śledztwom. To jest ten polski los, to jest niezrozumienie do końca ówczesnej sytuacji. Narodowe Siły Zbrojne rozumiały, tak jak mówiłem, byli gotowi oddać wszystkie aktywa, jakimi dysponowali, a to była już pokaźna armia, bardzo dobrze wyćwiczona, nieźle uzbrojona, jako jedyna organizacja obok AK dysponująca profesjonalną kadrą wojskową, zawodową, bo w innych organizacjach tego nie było, ta organizacja chce oddać wszystko, co ma, tym, których uważa za najważniejszych. Ale w momencie, kiedy Armia Czerwona przekroczyła ziemię polskie, kiedy okazało się, że te ujawnienia powodują aresztowania, morderstwa, rozbrajanie żołnierzy, wysyłanie ich na Syberię, wcielanie do Armii Czerwonej albo do Armii Berlinga, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Tadeusz Kurcjusz, wydaje rozkaz, który wyjaśnia aktualną sytuację. Związek Sowiecki, równocześnie zgłoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w kraju poprzez swe agentury, Polską Partię Robotniczą i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną, wymierzoną przeciw ustrojowi i całości państwa polskiego. I jednocześnie pułkownik Kurcjusz mówi o postawie, jaką ma zająć podległa mu organizacja. Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich jej ziem wschodnich. W obecnej sytuacji wydaję następujące polecenia ogólne. Wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być uważane za wojska wrogie. To jest powiedziane jednoznacznie. W dokumentach, które już przytaczałem, w rozkazach generała Tadeusza Komorowskiego możemy przeczytać coś takiego. To jest instrukcja, jak ma wyglądać współdziałanie z armią sowiecką. Miejscowy dowódca Polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń. Jaki był los tych ludzi, którzy do tych życzeń się zastosowali, wiemy. Ten los był straszny.
pułkownik Żegota tego błędu nie popełnia. Z uwagi na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników, polecam na podstawie instrukcji rządu RP i rozkazów wodza naczelnego unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. W wypadku, gdyby władze sowieckie nie uszanowały życia i mienia obywateli polskich, wydam rozkazy specjalne. Podaję do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom rządu i interesom narodu polskiego traktowana będzie jako zdrada państwa polskiego. I jeszcze coś. Dlaczego Brygada Świętokrzyska, a także inne oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, nawet te scalone z AK, jeszcze podczas okupacji niemieckiej w tych ostatnich miesiącach zwalczają podziemie komunistyczne? To też wynika z tych założeń. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem sowieckim, ani ewentualne osiągnięcie tego porozumienia, nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich. To stanowisko jest cały czas podtrzymywane. W komunikacie Biura Informacji Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych z 15 kwietnia 1944 roku oznajmiano, jest to instrukcja wewnętrzna, nie do propagowania na zewnątrz organizacji, tylko wewnątrz niej, wśród kadry oficerskiej i wśród żołnierzy. To jest wyjaśnienie tej sytuacji, która jest trudna do wyjaśnienia, bo to wszystko, te nakazy ujawnienia rodziły odruch buntu. Kierownik Biura Informacji na podstawie instrukcji swojego dowództwa wyjaśnia. Odnośne instrukcje rządu polskiego nakazujące nawiązanie współdziałania AK z wojskami sowieckimi należy rozumieć jako manifestacyjne i spowodowane jedynie względami dyplomatycznymi, gdyż w przeciwnym wypadku ich intencja byłaby sprzeczna z zasadniczym interesem polskim. Uważamy, że stosunek Związku Sowieckiego do Polski został już tak dokładnie określony i poparty dowodami, że ta nowa próba jest zbyteczna i niewarta tych ofiar, jakie za sobą pociąga. Ponadto rząd, a również i delegat, na którego opinii musiał się rząd oprzeć, nie wzięli pod uwagę bardzo szkodliwych następstw tego kroku w kraju. Z przytoczonych względów Narodowe Siły Zbrojne nie będą ujawniać swych oddziałów wobec wkraczających wojsk sowieckich, ani nawiązywać z nimi współpracy. Stanowisko to znalazło uznanie wśród decydujących czynników wojskowych w kraju. To już jest okres scalenia z AK. Ale jednocześnie jest nakaz, żeby w prasie Narodowych Sił Zbrojnych uszanować stanowisko sprzymierzeńców i ludzi innej orientacji politycznej. W prasie należy zajmować w tej sprawie stanowisko określające jasno naszą własną postawę i tłumaczące właściwie intencje rządu. Nie należy atakować rządu i AK. Artykuły na ten temat należy wzorować na prasie centralnej. Nawet w takiej chwili tłumiona jest krytyka władz Polskiego Państwa Podziemnego. I NSZ-owcy są później, po wojnie, ale także już podczas wojny, atakowani, szkalowani nie tylko przez przeciwników, nie tylko przez komunistów, to byłoby zrozumiałe, ale także wśród tych, którzy powinni rozumieć zarówno ich intencje, ich wysiłek zbrojny, jaki włożyli, ich program polityczny, byli atakowani jak wrogowie. Było to pomocnictwo dla propagandy komunistycznej. Była to postawa bardzo brzydka. Przy okazji zwalczano ich jako przeciwników, zrzucając na nich rzeczy, których nigdy nie popełnili. To były te morderstwa popełnione na Wiederszalu, Makowieckim, innym. Jak nie my, to wszystko zrzucamy na NSZ, niech to biorą na siebie. Te oskarżenia o współpracę z Niemcami, czego dowodem później miała być Brygada Świętokrzyska, ale nie tylko. Rozpętanie wojny domowej, mordowanie Żydów. To się skądś brało. Ktoś za to był odpowiedzialny. Jest dzisiaj rolą historyków cierpliwie dochodzić do prawdy, pokazywać, kto robił to dlatego, że był pożytecznym idiotą, ale kto robił to z innych, bardziej głębokich pobudek. Bo i takie niestety były. Brygada od samego początku,
od sierpnia 1944 roku nie ukrywa, że walczyć będzie z dwoma okupantami. Jako drugą okupację uważano działalność sowieckich oddziałów i oddziałów związanych z Polską Partią Robotniczą, czyli wówczas Armią Ludową. Nie ukrywano tego, wyjaśniano dlaczego i nie było żadnych tego typu rzeczy, żeby trzeba się było z tego tłumaczyć. Dla ówczesnej tak zwanej opinii publicznej, ludzie, którzy wtedy żyli, widzieli, co robi komuna, było to coś zupełnie naturalnego. Takim sztandarowym przykładem tego, co zrobiła brygada, rzeczy rzekomo wyjątkowo ohydnej, ten atamański ząb i zbrodniczy Bohun dokonali pogromu sowieckich partyzantów, tak się nazywali, chociaż zaraz powiem, kim byli, i oddziałów Armii Ludowej pod Rząbcem 8 września 1944 roku. Do dzisiaj jest to taki koronny dowód ze strony komuny, ale także osób im sprzyjających, tego, co robiły Narodowe Siły Zbrojne. Zamiast bić się z Niemcami, to bili sojuszników i sojuszników naszych sojuszników. Otóż zgrupowanie sowieckie, które zostało pobite i rozbrojone pod Rząbcem, nie wnikam tu już w głębsze szczegóły, jest nie czas i miejsce na to, powstało zaledwie kilka dni wcześniej z tak zwanych Ostlegionów, z obywateli sowieckich, byłych żołnierzy, oficerów Armii Czerwonej, którzy przeszli na służbę niemiecką, służyli w formacjach pacyfikacyjnych, policyjnych i mordowali polską ludność cywilną. Zrzucona grupa NKGB, czyli sowieckiej bezpieki, pod dowództwem kapitana Iwana Karawajewa, pseudonim Iwan Iwanowicz, kilkunastoosobowa grupa NKGBistów i NKWDzistów, dostała za zadanie sformułowanie sowieckiej brygady partyzanckiej. Ale skąd wziąć Sowietów latem 1944 roku na Kielecczyźnie? Przecież takich nie było. Otóż byli. Docierali do właśnie tych Ostlegionów i tłumaczyli. Wy zdradziliście towarzysza Stalina i Związek Sowiecki. Za to będzie surowa kara, ale macie możliwość rehabilitacji. Germaniec jest bity, my tu zaraz przyjdziemy i z wami też zrobimy porządek. Macie okazję się zrehabilitować. Uciekajcie z bronią do lasu, do nas, stworzymy z was brygadę i w walce z Niemcami zrehabilitujecie się. Kilkudziesięciu takich ostlegionistów z bronią w ręku spod Częstochowy uciekło do komunistów. I jak zanotował to w swoich wspomnieniach i na szczęście opublikował towarzysz Władysław Machejek, byli to tacy bandziorzy, że zabraliśmy im broń i nie dostali od nas ani jednego karabinu. Oni się bali tych ludzi mieć między sobą. To byli ci, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mordowali okolicę, mordowali polską ludność, służyli za niemieckich pacyfikatorów. Z takimi ludźmi rozprawiała się brygada. To była ulga dla miejscowego społeczeństwa. Dokumenty na ten temat, wszelkie, jakie są dostępne, te najważniejsze, opublikowaliśmy razem z panem profesorem i z Piotrem Gontarczykiem kilkanaście lat temu. Ale jeszcze cały czas tej obelżywej propagandzie pobrzmiewa echo, jakby tego wszystkiego nie było. Jakbyśmy nic na ten temat nadal nie wiedzieli. Wiemy, trzeba tą wiedzę upowszechniać i trzeba się tego nie bać, nazywać rzeczy po imieniu. Skoro było dwóch wrogów, to trzeba się było bronić przed jednym i przed drugim. Brygada to robiła. Album, który dzisiaj jest prezentowany, służy czemuś innemu. To jest wydawnictwo okolicznościowe. To nie jest ani historia brygady, ani naukowe tłumaczenie wszystkich związanych z tym zawiłości. Chodziło o pokazanie ludzi, postaci, jak ci ludzie wyglądali i podstawowych dokumentów, nie pierwszych, lepszych dokumentów, tych, które można przeczytać, tych, których są informacje o kolejnych losach brygady, o postawie jej dowódcy, pułkownika Antoniego Szackiego, pseudonim Bohun Dąbrowski, o jego intencjach. Nie ma nic ważniejszego, żadne późniejsze wspomnienia, opowieści nie zastąpią nam tego, co jest w dokumentach z tamtego okresu. One są najbardziej wiarygodne. Pisane są na bieżąco, dotyczą tego, co się wówczas dzieje i trudno temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć, że było inaczej.
Brygada doszła jako jedyna polska jednostka partyzancka, jedyny związek taktyczny, doszła na zachód, połączyła się z wojskami amerykańskimi. Amerykanie, znając przebieg losów brygady, jej intencje, poznając jej kadrę dowódczą, uznali ją za formację sprzymierzoną. Pozwolili nosić amerykańskie oznaki na mundurach, przeszli na amerykańskie racje żywnościowe, stali się towarzyszami broni, kombatantami, takimi samymi jak Amerykanie. Oczywiście w odpowiedniej skali, w mikroskali, bo brygada nie była wielką jednostką. W momencie, kiedy znalazła się na zachodzie, to jest około 1200 ludzi. Wychodzili z kraju, było nieco ponad 800. Te rozrosty kadr w drodze to jest przejmowanie ludzi z robót przymusowych, uciekinierów z obozów jenieckich, uciekinierów lub z kolumn marszowych powstańców warszawskich, którzy Niemcy gnali gdzieś na zachód. Brygada ich wszystkich przygarniała, nie pozwalała ich Niemcom oddać. Część z nich by pewnie nie przeżyła. To są też te mniej znane losy brygady. Ale później dzieją się jeszcze rzeczy, które są dopiero do opisania, dopiero do pokazania i dopiero do upowszechnienia. Od samego początku, tak jak mówiłem, tak jak NSZ jest wrogiem numer jeden dla komuny, to najbardziej wyklęci są ci z brygady. To są ci faszyści, to są ci, którzy z komuną bezpośrednio walczyli. Komuna występuje o kadrę dowódczą brygady, wciągając ich w Londynie do Międzynarodowej Komisji Zbrodni Wojennych, nadając im numery zbrodniarzy wojennych, co było bardzo łatwe. Każde państwo alianckie, w tym niestety także Polska Ludowa, była państwem alianckim, sprzymierzeni ją uznawali, miała takie prawo, żeby zgłosić każdego. Ale to jeszcze nic nie oznaczało. Dla komuny to był duży sukces. Pułkownik Antoni Szacki, Bohun Dąbrowski, otrzymał numer 4187. Proszę zobaczyć, w hierarchii zbrodni niemieckich w skali II wojny światowej, gdy zbrodniarzy były miliony, pułkownik Bohun ma tak niski numer. Jeden z pierwszych zbrodniarzy. Do tej listy komuna dopisywała później jego zastępcę, podpułkownika Władysława Marcinkowskiego-Jaksę, dowódców poszczególnych batalionów i służb, rozszerzając sferę zbrodniarzy praktycznie na całą kadrę dowódczą brygady. Są dwa ośrodki, które bardzo usilnie nad tym pracują. Jeden to jest tak zwana Polska Misja Wojskowa w Berlinie. Jest to misja komunistyczna, którą dowodzi generał, nie wiadomo z jakiego nadania, bo przed wojną nie było takiego generała, pułkownika, podpułkownika, czy choćby majora w Wojsku Polskim, Jakub Prawin. Może byśmy się więcej dowiedzieli, jeśli zapytamy jego rodzinę, Daniela Pasenta, bo to był jego wujek. Niech resortowe dzieci i resortowi kuzyni opowiedzą nam prawdziwe historie swoich rodzin. Niech ujawnią wszelkie kulisy. Rzecz jeszcze dodatkowo ciekawa. Zastępcą generała Jakuba Prawina w tej misji jest pułkownik Czesław Bibrowski. Nazwisko, które tu nikomu nic nie mówi. To jest jego pierwszy stopień wojskowy. Nie miał żadnych wcześniej. Urodził się od razu, był pułkownikiem. Jest to człowiek, który jest zastępcą Prawina, także przygotowuje razem z nim dokumenty na brygadę, mające potwierdzić jej zbrodniczą działalność, ale dla mnie jest to też jakiś szczegół osobisty. Otóż Czesław Bibrowski, wtedy mi nieznany ze stopnia wojskowego, w 1980 roku, w pierwszych dniach września, był jednym z organizatorów i stał się samorzutnym przywódcą Związku Zawodowego, na który się wówczas nazywał Nauka, Technika, Oświata. To miało być równorzędne z Solidarnością, Związek Branżowy dla pracowników nauki, oświaty, kultury, sztuki. Tu oddzielamy sobie robotników, ale my, rasa panów wyższa, właśnie pułkownik Bibrowski, tworzymy lepszy swój związek. To nie wyszło, ten związek nie miał racji bytu, zlał się z Solidarnością, przestał istnieć, mało kto pamięta. Zebranie wyglądało w ten sposób, że w olbrzymiej sali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, czy jakoś tak się to nazywało, było pełno delegatów z całej Warszawy, a może i z Polski. Za prezydium siedzieli jacyś ludzie, którzy już
określili się, że właśnie są prezydium i powierzają przewodnictwo panu docentowi Czesławowi Bibrowskiemu. Kto jest za? Oczywiście wszyscy za, bo to fajnie, jak ktoś będzie na czele. Wstał starszy pan, który się tam grzecznie zachowywał, dobrze, to ja zebranie poprowadzę, jeśli jest taka wola większości i tak dalej. Kto wówczas wiedział, że to jest komunistyczny bandzior z takich struktur? Do tego dodatkowa rzecz. Gdy major towarzysz Zygmunt Maurycowicz Bauman, służąc w KBW, był odznaczony Krzyżem Walecznym za bezpośrednie walki z polskim podziemiem niepodległościowym, to wnioskodawcą tego odznaczenia był jego przełożony w KBW, pułkownik Czesław Bibrowski. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko ze sobą wiąże. Orzeł, reszka, czerwoni, biali, my, normalni i oni. To wszystko w jakiś sposób zostało wymieszane. Jak mało o tym wiemy. Z drugiej strony jest ta Międzynarodowa Komisja Zbrodni Wojennych w Londynie. Z jednej strony ta komunistyczna misja wojskowa w Berlinie, a z drugie ramię organizacji tej prowokacji, trzeba to uznać, uznania tych ludzi za zbrodniarzy wojennych, jest pułkownik Marian Muszkat, szef delegacji polskiej, właśnie Polski Ludowej, w Międzynarodowej Komisji Badania Zbrodni Wojennych w Londynie. Pewnie bym o tym nie wiedział, to są historie bardzo mało znane, gdzieś tam można jakieś wzmianki spotkać, ale oświeciła mnie, i chwała jej za to, Gazeta Wyborcza. W połowie lat 90. ukazały się wypowiedzi niejakiego Moshe Muszkata, który napisał, a jest już profesorem wtedy emerytowanym bodajże gdzieś tam w Jerozolimie czy w jakimś innym dalekim mieście bratnim, oświecił mnie w ten sposób, że ja byłem w Polsce wtedy, badałem, wiem, że są dowody zbrodni ludobójstwa Brygady Świętokrzyskiej. Odpowiednie dokumenty były przygotowane. Nie wiem, dlaczego do dziś nie są wykorzystywane. Postanowiłem ich poszukać. Znalazłem. Jest pułkownik Moshe Muszkat, wtedy oczywiście Marian Muszkat, i jest operacja wspólna Ministerstwa Spraw Zagranicznych komunistycznego, bezpieki, oficerów informacji wojskowej, agentury zachodniej, zrobić na brygadę takie dokumenty, żeby świat cywilizowany uznał ich za zbrodniarzy, można byłoby ich osądzić, sprowadzić do Polski Ludowej i oczywiście powiesić, czy w jakiś inny sposób zamordować. Ale stała się rzecz niesłychana. Bezpieka wtedy jeszcze nie jest taka sprawna. Informacja wojskowa też jest jeszcze toporna. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie pracowali wtedy tak wykształceni wszechstronnie ludzie jak Radek Sikorski, byli na nieco niższym poziomie. Może nie kończyli Oksfordów, kończyli jakieś szkoły kujbyszewskie, więc nie bardzo sobie zdawali z tego sprawę, że co innego dowód w Polsce Ludowej, a co innego w Londynie. Pułkownik Moshe Muszkat, który tam był, gdy dostał cały pakiet spreparowanych dokumentów, nakazał natychmiast zatrzymać akcję, bo to przyniesie szkody Polsce Ludowej. Komuniści w kraju nie rozumieli, jak to zatrzymać, przecież wszystko mamy. Są dowody, są zeznania ludzi. To tylko wystarczy teraz przedstawić. On nie, mówił to, nie wolno tego robić, bo będzie kompromitacja. I też, gdyby człowiek do tego nie sięgnął, nie zobaczył, jak te dowody zostały spreparowane, to może by pewnie nic z tego nie rozumiał. Ale to jest bardzo proste. Tam są na przykład zeznania Żydów ocalonych z zagłady. Ludzie, którzy w styczniu 1943 roku byli w lesie z rodzinami, rodziny stracili, bo ktoś ich zamordował, a oni przeżyli i są świadkami oskarżenia. I przed oficerami śledczymi zeznają. Oficer mówi, to w takim razie opowiedzcie, kto zamordował waszą rodzinę w lesie. No to mówią, to byli miejscowi, my ich znaliśmy, komuniści z Gwardii Ludowej. No nie, wiecie, rozumicie, towarzyszu, nie, to był NSZ. No nie, to nie był NSZ, bo my ich znaliśmy. Ale po kilkunastu przybliżeniach nagle się okazało, tak, to były Narodowe Siły Zbrojne. Styczeń 1943 roku, to jest półtora roku przed powstaniem Brygady Świętokrzyskiej. Do tego konkretne zeznania funkcjonariuszy UB, że cały 1943-1944 rok byli w Kielcach i codziennie widzieli, jak Bohun Dąbrowski w mundurze kapitana SD spacerował po Kielcach. Czyli nie pracował, tylko się pokazywał. To miały być te konkretne dowody. Te dowody nie zostały przesłane. Polska Ludowa przynajmniej w tym kawałku się nie skompromitowała, ale to jeszcze nie był koniec sprawy. W 1950 roku
gdy pułkownik Bohun jest już we Francji, staje przed francuskim sądem za podpuszczeniem miejscowych komunistów agentury sowieckiej, został oskarżony ponownie jako zbrodniarz wojenny. Rozprawa przed sądem francuskim trwała bardzo krótko. Dowody, które komuna przedstawiła, były właśnie tego rodzaju, o jakim mówiłem. Po bardzo krótkiej rozprawie pułkownik Antoni Szacki został całkowicie z tych zarzutów uwolniony, ale jednocześnie polecono mu bardzo życzliwie, żeby jak najszybciej opuścił terytorium Francji, bo on tu bezpieczny nie będzie. Faktycznie było na niego kilka zamachów nieudanych, ponieważ miał gromadkę małych dzieci, wyniósł się do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki. Dzięki temu przeżył, dzieci wychował i tak jak on, tak wielu innych ludzi brygady uratowało się. Miałem możliwość, jako jeden z nielicznych z kraju, poznać jeszcze pod koniec lat 80., na początku lat 90., żyjącą wówczas kadrę dowódczą brygady, bardzo wielu podoficerów i żołnierzy. To byli ludzie szczególni, wszyscy połamani życiowo, wyrokami, torturami, jakie przeszli, tak jak Włodzimierz Kołaczkiewicz, pseudonim Zawisza, który był dużo wyższy ode mnie, ale gdy stał koło mnie, to był człowiek o głowę niższy, bo był zgarbiony. Ja na początku, nie znając jego losów, nie wiedziałem, dlaczego tak jest. I kiedyś tak z uwagą mu się przyglądałem, dlaczego człowiek stoi o lasce i cały czas tak. A jego koledzy mówią, co, dziwi się pan. Mówią, Włodek, pokaż panu Leszkowi, jak ty wyglądasz. Co mam pokazać? Stań prosto. On mówi, ale mogę tylko przez chwilę. Pokaż przez chwilę. On odłożył laskę, wyprostował się, a patrzę, to jest taki mężczyzna. Po czym przepraszam, mówi, ja muszę wrócić do poprzedniej pozycji. On był uwiązany łańcuchem za nogi w więzieniu kieleckim i bity metalowym drągiem po kręgosłupie. Dziw, że przeżył. To były takie ich losy. Skazywani na kary śmierci, na kary dożywotniego więzienia. Część z nich powychodziła po 56 roku, ale normalnego miejsca dla nich w Polsce Ludowej nie było. Nie było szans, żeby mogli gdzieś otwarcie działać, tworzyć jakieś struktury towarzyskie, kombatanckie, rozmawiać, gromadzić pamiątki przeszłości, ocalić od zapomnienia, pisać relacje. To było im zabrane. Tego miało nie być. Brygada miała być pohańbiona na zawsze. I często, mówiąc już konkretnie o brygadzie, o jej dziejach, dokumentując to różnymi rzeczami z tamtego okresu, czy późniejszymi, posługuje się także między nimi czymś, co cały czas robi na mnie wrażenie. Otóż w 1993 roku sądzony był dowódca jednego z batalionów. Sądzony po raz ostatni, czyli to była jego rozprawa rehabilitacyjna. Kapitan Zygmunt Rafalski, pseudonim Sulimczyk. Człowiek, który kilkanaście lat przesiedział w więzieniach. Raz skazany na karę śmierci tuz przed egzekucją z więzienia kieleckiego odbity przez Antoniego Hedę Szarego. Więzienie zostało uwolnione, między innymi kapitan Sulimczyk uratował wtedy się. Później drugi raz sądzony już dostał tylko dożywocie. I później, tak jak mówiłem, na peryferiach egzystował w Polsce Ludowej. W 93 roku sąd wojskowy rozpatruje jego sprawę rehabilitacyjną. To są pułkownicy, którzy się wywodzą wprost z Polski Ludowej. Tu nie ma nowych kadr III Rzeczpospolitej, szczególnie tego szczebla. I proszę zauważyć, co oni zbadali, stwierdzili i w uzasadnieniu jego rehabilitacji, czyli uznania jego wyroku od początku do końca za nieważny, napisali, że współpracy z Niemcami, jakiej mu zarzucano, nie dopuścił się, że jego skazanie miało charakter odwetu na przeciwniku politycznym. I coś więcej, że nawet komunistyczny sąd w latach 40. nie był w stanie i nie udowodnił mu jakiejkolwiek współpracy z Niemcami. I tak faktycznie było. Można brygadzie zarzucać różne rzeczy. Zarzucaliśmy, zarzucamy, będziemy zarzucać. Nie wszystko było w porządku, tak jak w całej wielkiej polskiej konspiracji. Były porozumienia międzyorganizacyjne, wewnątrzorganizacyjne. Natomiast z pewnością nie ma tego zarzutu. On się nie może utrzymać,
że wzięli udział w Holokauście, w mordowaniu Żydów, że rozpętali, czy brali udział w wojnie domowej w podziemiu, bo takiej nie było. Było zwalczanie komuny, a to nie było polskie podziemie, tylko sowiecka agentura i nie było współpracy z Niemcami. Pułkownik Bohun do samego końca prezentował bardzo godną postawę. Jego gościem w Kalifornii był między innymi Cezary Chlebowski. Później w jednym z programów rewizji nadzwyczajnej, gdzie byłem jeszcze dopuszczany do publicznej telewizji ponad 20 lat temu. Lata minęły, a sytuacja została. Cezary Chlebowski wykrzyczał, że brygada kolaborowała z Niemcami. Napisałem o tym do pułkownika Bohuna, bo jeszcze te ostatnie jego lata życia korespondowałem z nim. I napisałem mu, jak w tym programie było. I pułkownik Bohun odpisał z godnością. Ja to cytuję tu we wstępie, że jeśli pan Cezary Chlebowski chce, to niech zbada, niech sięgnie po dokumenty niemieckie. Mówi, ja nie mam nic do ukrycia. Wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Dlaczego nas Niemcy nie zniszczyli, to proszę szukać w dokumentach. Dzisiaj wiemy więcej. W sytuacji, w jakiej była brygada, w takiej samej sytuacji było milion, może dwa miliony uchodźców. To byli starowierzy rosyjscy, to były ludy kaukaskie, to byli kozacy, to były społeczności z państw nadbałtyckich, to była prawicowa Białoruś. Byli różni ludzie, którzy uciekali przed Armią Czerwoną. Uciekali daleko na zachód. Uciekali całymi taborami, z dziećmi, z bagażami. Niektórzy uzbrojeni w jakieś średniowieczne armatki dla ochrony, uzbrojeni w jakieś kije, w drągi, w jednostrzałowe karabiny. Nikt im nic nie robił, dlatego że to było już nie do zatrzymania. To był eksodus przed złem, które naciągało. Uciekali Niemcy, uciekali też ci, którzy bali się Sowietów. Przede wszystkim ci, którzy w 1941-1942 roku uwierzyli, że Sowieci padli, że komunizm nie wróci. Wiedzieli, co ich czeka, jeśli wróci Stalin. I brygada, licząca 800 kilkudziesięciu ludzi, na tle tych 2 milionów, jest elementem praktycznie bez żadnego znaczenia. Natomiast jest rozkaz pułkownika Bohuna z kwietnia 1945 roku, także tu przytoczony, w którym on wyjaśnia, że Niemcy nam cały czas proponują, żebyśmy razem z nimi wystąpili na froncie przeciwko bolszewikom. Oczywiście to nie miało być celem nie miał być efekt wojskowy. Brygada licząca kilkaset osób, słabo uzbrojona, nie była nawet piątkiem w grze. Byłaby czymś nieistotnym. Chodziło o efekt propagandowy, że oto Europa się jednoczy pod przewodem Wielkiej Rzeszy, przeciwstawia się komunizmowi. Wszystkie ludy dotychczas podbite idą z Führerem i bronią cywilizacji. Pułkownik Bohun odpowiedział z godnością. Mamy naczelnego wodza. Mamy polski rząd. Nie mamy z nimi kontaktu. Dopóki tego kontaktu nie nawiążemy, nie podejmujemy żadnych tego typu działań. A później będziemy wykonywać tylko i wyłącznie rozkazy naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. To było opublikowane już wtedy, w kwietniu 1945 roku, w warunkach wojny. W piśmie brygadowym, w marszu i boju. To jest prawdziwa postawa tych ludzi. I gdy później rozpoczęły się procesy polityczne, tu jest zamieszczony wstrząsający artykuł podsumowujący te kilka lat okupacji, walki z oboma wrogami. Artykuł napisany przez jednego z przywódców środowiska politycznego Organizacji Polskiej, Kazimierza Gluzińskiego. Artykuł pod tytułem Nielegalnym. On podsumowuje to, co było i to, co jest, i te procesy w kraju. Zostało to tak reprodukowane, żeby móc to w całości przeczytać. Warto, bo to jest testament żywych o tych, którzy już byli mordowani, których już miało nigdy nie być. Chciałbym to jeszcze tylko podsumować czymś, co nie ma związku z brygadą, ale tak faktycznie ma. To jest artykuł opublikowany 15 kwietnia 1946 roku w organie centralnym, konspiracyjnym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jest to już ostatnia narodowa konspiracja w kraju i ostatnia,
która dotrwała do połowy lat 50., tworząc jeszcze jakieś struktury. Autorem tego artykułu, chociaż tego z pewnością już nigdy nie stwierdzimy, był prawdopodobnie kapitan Jerzy Pilaciński, pseudonim Lech. Podczas okupacji szef Wydziału Propagandy Komendy Okręgu Warszawskiego Narodowych Sił Zbrojnych, już po wojnie w Komendzie Głównej NZW był szefem sztabu tej organizacji. Jako jeden z nielicznych oficerów tej komendy zdołał przedrzeć się na zachód, ocalił życie. Ale ten artykuł z 15 kwietnia 1946 roku, gdyby był czytany bez tej daty, z niewielką poprawką niektórych sformułowań, byłby aktualny dziś. Dlatego pozwolę go sobie przytoczyć. Obraz Polski obecnej to niewola w masce wolności. Klimat prowizoryczności, tymczasowość, niepewność, brak entuzjazmu, brak orientacji. W społeczeństwu, które od brzegu do brzegu jest narodowe, rękami obcych agentów, popartych milczących, ale niebiernym pogotowiem czerwonego militaryzmu, daje się kukłę przybraną w biel i czerwień patriotyzmu, wolności, suwerenności, demokracji, granicy zachodniej, dostępu do morza, religii, armii narodowej, sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, prawa odwetu na nienawistnym Niemcu. Daje się kukłę wypchaną walką klas, grabieżą połowy obszaru Rzeczpospolitej, okupacją obcej policji, cynicznym rabunkiem gospodarczym, całkowitą deprawacją warstw nieuświadomionych politycznie. Znajdujemy się na równi pochyłej i może nadejść taki moment, że nigdy już nie potrafimy podnieść się nawet na poziom odpowiadający latom 1920-1925. Taki jest obraz Polski podany bez żadnego retuszu, uczucia, bez zniekształceń zabobonu i bielma na oczach. Nasze zadanie to zupełne zniszczenie wpływów obcych w narodzie. To sprzeciw służenia obcym interesom, obojętnie czy angielskim, czy niemieckim, czy sowieckim. My nie chcemy być narzędziem obcych polityk kosztem naszej ojcowizny i naszej krwi. Jak to pasuje do sytuacji dzisiejszej? Czy potrafimy testament tamtych ludzi zrozumieć, przyjąć i zacząć go wcielać w życie? Dziękuję bardzo. Ponieważ mam po swojej lewej stronie dwóch Marków, jeden jest pierwszy Marek, drugi na imię ma Marek, jeden już mówił, głos dostanie ten pierwszy Marek. Jest to jeden z inspiratorów tego, co robię. Podżegacz, dostarczyciel dokumentów, wiedzy, kontaktów, czyli współodpowiedzialny. Tam dalej schował się gdzieś drugi, uciekł, dr Wojciech Muszyński, który też ma swój współudział. I tu im serdecznie dziękuję, a album, tak jak mówię, traktuję jako nasz testament dla tych, którzy przyjdą po nas, o tych, o których mieli nie wiedzieć, których mieli ze swojej świadomości całkowicie wyprzeć. Nie udało im się i nie uda, tak jak nie wszystkich nas zamkną. Dziękuję. Dobry Państwu. Działa. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam, że się spóźniłem i dałem Państwu czekać na siebie. Dzwonił do mnie mój szef z Waszyngtonu. Powiedziałem, tak szef, jestem w magazynie dwa piętra niżej. Tak. Nie, nie, tak naprawdę dzwonił do mnie rektor, jestem w pracy, dlatego mogę być z Państwem, żeby się bawić z Państwem, przyjeżdżać do Polski. Tak długo, jak załatwiam jakiekolwiek tam rzeczy, moja praca ma dla mnie. Z Lechem się dopełniamy. Właściwie nie mam żadnych komentarzy do tego, co powiedział. Chciałbym troszeczkę z innej beczki. Jak to nie? Jesteś Bolek przecież, przyznaj się. Skakałeś przez ten płot, czy nie? No. Pracujemy w tych samych
winnicach i mamy od samego początku umowę. Kolchos. Cokolwiek znajdujemy, dzielimy się ze wszystkimi. Dlaczego? Dlatego, że nas jest tak mało. Jesteśmy niedobitki, czy też po niedobitkach pozostali. Trzeba się dzielić i trzeba pracować wspólnie. Przede wszystkim ci, którzy chcą, ci, którzy się ośmielą. Teraz jest znacznie lepiej, ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć, zrobić kilka komentarzy do wystąpienia Tadeusza. Po pierwsze, od mniej więcej 1989 roku widzimy otwarte próby kontynuacji komuny, postkomuny i rozmaitych różowych, malowania się i strojenia w piórka polskie. Zaczęło się to już w czasie wojny, kiedy wyzywano Narodowe Siły Zbrojne, ale również w AK Wilno od zdrajców i zaprzańców. Kontynuowano to po wojnie. Na przykład moja babcia była aresztowana przez NKWD w maju 45 w Wilnie i ją ujęto i przesłuchiwano z paragrafu o zdradę ojczyzny sowieckiej. Czyli znowu zdrada. Tutaj wielu patriotów rozstrzeliwano jako zdrajców. Rotmistrz Pilecki miał zdradzić. I to te próby przypisywania sobie przez komunę i lewaków praworządności i legalizmu są ohydne, ale one zawsze będą. Na największą skalę poszły one po 1956 roku, gdzie komuna się zupełnie zakamuflowała, bo poszła na kompromis. Skończyła stadium najbardziej żarłoczne w historii powojennej Polski i się zaczęła upodabniać do Polaków. W tym momencie niewolnikom się zaczęło lepiej żyć, bo komuna była mniej szalona, bo udawała, że jest Polska. To byli narodowi bolszewicy Gomułki, Moczarowcy i inni. W latach 90. zauważyłem próby przez postkomunistów składania wieńców, uczestniczenia w rozmaitych uroczystościach. Tam, gdzie było można, witano ich jajkami i odpędzano, bo oni są niegodni. Nie lubię, jak ktoś buczy na cmentarzu, ale też nie lubię, jak cham włazi na cmentarz. Nie lubię, jak na cmentarz włazi ktoś, kto mówi, że Polska to jest wstyd. To on nie jest Polakiem, jest postpolakiem, bowiem się wyalienował na ochotnika z polskości. Jeżeli nie da mu się w dziób, no to można buczeć. A jak nie chce przychodzić, fajnie. Nie potrzeba jego. Chyba, że przyjdzie i się pokaja. I pokaja się na naszych warunkach, a nie na swoich. Nie przyjdzie jak kret czy szczur, udając, że jest jednym z nas, kiedy ma to w nosie i robi to tylko i wyłącznie dla punktów w polityce, bo ma nadzieję, że kibice Legii na niego zagłosują. A nic takiego nie będzie. Więc z tym się zgadzam. Jeżeli chodzi o opinię o powstaniu, które słyszeliśmy, dokładnie takie, jak Tadeusz mówił, i które opinie o powstaniu, które teraz słyszymy, no cóż, jest wolność, każda opinia jest opinią człowieka, który głosi, niekoniecznie jest to oparte na faktach, może to być takie przeświadczenie. Każda opinia może być wyrażona, gdy jest wolność. A potem są konsekwencje, bo takie opinie mogą się nie podobać. I osoba może zarobić w dziób, tak jak Michał Boni. Musimy rozróżniać między propagandą, czyli opluwaniem powstania, a uprawnioną krytyką. Nie trzeba nikomu udowadniać, bo fakty są takie, że gdy Niemcy cofali się, to Hitler w pewnym momencie zaczął prawie każde wielkie miasto nazywać Festung, twierdza. A Sowieci z każdym wielkim miastem robili dokładnie to samo, jak Niemcy parli na wschód. Obchodzili. Nie było nigdy frontalnego ataku na miasto. Po prostu zostawiali w kotłach. Potem Hitler zwykle wysyłał generała
Steiner taki z Luftwaffe był, który te kotły rozwalał. Ostatnio rozwalił kocioł w Wilnie w lipcu 44 i się część garnizonu wycofała. To była w ogóle beznadziejna strategia zostawiać twierdzę. Steiner trafił do Warszawy i tutaj został uwięziony przez powstanie. Nie udało mu się tego kotła rozbić. Potem jak go SS i SS wyzwoliło, to znaczy Niemcy i Sowieci z SS, czy postsowieci, jakby tam ich nie nazwać, to go wysłano do Rumunii, żeby kolejny kocioł uwolnił i tam mu się nie udało, Sowieci go wzięli do niewoli. Czyli wiadomo było, że Niemcy mogą każde wielkie miasto, mieli tendencję do nazywania każdego większego miasta twierdzą, po czym te twierdze były przez Sowietów obchodzone, zaciskały się kleszcze, Sowieci szli dalej, a twierdze padały. Szybciej bądź prędzej. Mińsk po prostu się rozsypał. To samo z Wilnem. Czy było sens na przykład atakować i zajmować mosty na Wiśle z nadzieją, że przyjdą i wyzwolą Warszawę Sowieci? No każdy sztabowiec, a informacje nadchodziły, bo Niemcy się chwalili, która twierdza, które miasto jest twierdzą. Każdy sztabowiec, który obserwował operację Bagration, a było dosyć informacji, powinien rozumieć, że nie będzie frontalnego ataku na Warszawę. To by oszczędziło kilkaset dziewczyn i chłopaków z Armii Krajowej. I to by również mogło dać osobom kompetentnym do myślenia, w jaki sposób zaplanować powstanie taktycznie, czy w ogóle zaplanować powstanie, czy co się ma stać. To nie jest uwłaczające powstańcom zastanawiać się, czy decyzja o powstaniu miała sens w momencie, kiedy informacje były już od stycznia 44, kiedy Sowieci przekroczyli granicę II Rzeczpospolitej na Wołyniu, że aresztują AK-owców, że wywożą, że rozbijają. Co z tego, że delegatura rządu była? No była. Co z tego, że w Wilnie naszym kochanym zawisła na baszcie Gedymina flaga polska na dzień? Co z tego, że patrole AK po Wilnie chodziło? Co z tego, że AK wyzwoliło Lwów? Jak przyszły wiadomości, że Sowieci ich zaraz rozwalili. I co by było, gdyby się powstanie udało tu w Warszawie? No radość przez 2-3 dni, potem by przyszło NKWD i wszystkich wywiozło tam, gdzie mój dziadek pojechał z Wilna, do Stalinogorska, a może jeszcze dalej. Nie każdy miał ochotę kopać węgiel metodą odkrywkową. Tam były rozmaite rozrywki w tym biurze turystycznym NKWD i rozmaite propozycje. Wiedząc te rzeczy, czy powinna być decyzja o powstaniu warszawskim. I to nie jest krytyka bohaterów. To nie jest opluwanie. Oglądając tych, którzy opluwają, nie możemy polecić naszym mózgom, żeby przestały pracować. Dlaczego? Dlatego, że może być, zaistnieć sytuacja analogiczna. Podobna. I w tej sobie trzeba zadać pytanie, prujemy czy nie prujemy? Czy się chowamy? Jak jaszczurki. To nie jest znakiem tchórzostwa. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest bardzo romantyczne, ale powstania wybuchają po to, abyśmy wygrali, a nie popisali się, że przelecę się po ulicy z opaską. Powstania wybuchają po to, abyśmy wygrali. I w Polsce w taki sposób myśleli przede wszystkim narodowcy, konserwatyści też. Notabene z punktu widzenia personalnego to socjaliści w delegaturze rządu powiedzieli, no wiecie, jak Niemcy się będą wycofywali, gdzieś tam zajdą za rogatki wolskie, no to możemy tam 3 razy do nich strzelić. Czyli socjaliści też nie byli głupi. Też wiedzieli, co się kroi. Powstania wybuchają po to, żeby wygrać, a nie żeby się popisać. Ktoś powiedział tak, nawet niedawno,
No, tutaj była młodzież, młodzież by się chciała bić, oni by to zrobili sami. Jakby młodzież nie zrobiła, to by komuna zrobiła. Duchy powstańców przyszły nas straszyć. To by komuna zrobiła te powstanie. No, bo młodzież sama by to zrobiła. Zaraz. Czy Armia Krajowa była armią, czy cywil bandą? Czy Armia Krajowa była armią, czy cywil bandą? Jak armią, to szła na rozkaz. I koniec. Z żadnych przepisów. I to jest... To są przepisy moje do powstania. Oprócz tego, chciałem powiedzieć, żebym nigdy nie wysłał swoich harcerzy i harcerek z butelkami z benzyną na czołgi. Bo to mało laci. Oni mają żyć. Jak ja chcę, to ja sobie mogę sam zrobić akcję na swój własny rachunek. Ale nie wysyłam małolatów. Nie wysyłam, po prostu. A opluwanie powstania idzie? Oczywiście, że idzie. A czego się trzeba spodziewać? I to nie jest konstruktywna krytyka decyzji o powstaniu. Jest to opluwanie polskiej tradycji narodowej. To jest ta propaganda, o której mówił Tadeusz, ale nie nazwał ją właściwie, bo jest za bardzo zdenerwowany. Tak. I taka jest różnica. I teraz chciałbym, tylko proszę na razie we mnie niczym nie rzucać, bo może się jeszcze bardziej państwu podpadnę. Chciałbym powiedzieć dwa słowa. Władysław Bartoszewski użył bardzo niefortunnego skrótu myślowego, i ja się zastanawiałem, o co chodzi, że bardziej bałem się Polaków niż Niemców. Nie wiem, czy to miał na myśli, bo nie miałem szansy go się zapytać, bo to jest bardzo przykre i było to natychmiast cytowane w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli ja widzę Niemca, to się boję i wiem, co się mogę od Niemca spodziewać, prawda? Natomiast jeżeli nie widzę Polaka, nie Polaka, tylko widzę cywila, w okupowanej Warszawie, to ja nie wiem, czy to jest Niemiec, jakiś nacjonalista ukraiński, jakiś bandzior, który chciałby mój zegarek. Ja nie wiem, kto to jest. W tym sensie, jeżeli by powiedział, że umundurowanego Niemca mniej się bał, bo od razu włącza się w człowieku lampka i człowiek chce pryskać, czy też manewrować odpowiednio bardziej niż od cywili, to ja rozumiem. I w tym sensie, że większość Polacy zwykle chodzili po cywilnemu, po ulicach, chyba że byli policjantami. I można się było bać nieznajomego. Ale dalej już tego wywodu nie będę prowadził. Proszę, jak wpadniecie na pana Władysława Bartoszewskiego, to proszę się go spytać. Bo jakaś odpowiedzialność za słowa musi być. Teraz tak. Norman Davis, ja słuchałem jego wykładów jeszcze w połowie lat 80. Był w Stanford u nas przez rok, w Kalifornii. To jest jedna z najwspanialszych prezentów, jaką Pan Bóg sprawił Polsce za granicą. Proszę w związku z tym ignorować zupełnie, co on tutaj mówi, dlatego że on od początku jest w takim, a nie w innym środowisku i będzie mówił tak, żeby zdenerwować Tadeusza. Albo Lechowca. Ten aż wyszedł z wrażenia. Norman Davis... Tak. To nie moja wina. Prosiłem, żeby nie uciekali. My byliśmy z tymi dwoma pułkami smoleńskimi. Ta Chodakiewicze są z województwa mścisławskiego. To jest na wschód od Smoleńska. Dobra. Czyli proszę się nie martwić to, co mówi Norman Davis. Norman Davis... niesamowitą robotę robi od samego początku na tematy polskie za granicą. Świetną. Jego wyrzucono ze Stanford za bycie apologetą polskiego antysemityzmu. Czyli poprzeczka u nas w Ameryce jest zupełnie inna niż u państwa. Niewidoczna jest taka, tak wysoka. Z definicji każdy jest zły, który mówi prawdę jakąkolwiek o Polsce. I teraz warto się zastanowić na temat punktów, w jakim jesteśmy, to znaczy co mieliśmy na temat Narodowych Sił Zbrojnych, a co mamy. No, mieliśmy
badania w takim sensie, że pułkownik Nazarewicz z UB z kolegami badali więźniów, zrywając im paznokcie. No, były badania naukowe, potem tą propagandę przetwarzano na prace naukowe, gdzie wykazaliśmy, jak nie... jak historycy komunistyczni przywłaszczali akcje bojowe NSZ przeciwko Niemcom, na przykład walkę pod Ujściem w 1943 we wrześniu, to zmieniali rozkazy NSZ dotyczące spraw żydowskich, gdzie insynuowali, że to są rozkazy dotyczące mordowania Żydów. I to jest to taki spadek propagandowy, właściwie nienaukowy, jakie mieliście państwo. Jak ja wyrastałem, byłem dzieckiem w latach 60. w Polsce i w 70. to tylko mam dwa wspomnienia o NSZ. Pierwszy film z Moczarem pod tytułem Barwy walki, gdzie insynuowano, że Narodowe Siły Zbrojne to były jacyś kolaboranci z hitlerowcami, jak się to wtedy mówiło, czyli pachołki Niemców. Ale ja patrzyłem się na tych żołnierzy, oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, porównywałem na filmie z tymi z komuny, to ci z Narodowych Sił Zbrojnych byli eleganccy, mieli ręgrafy, wiedzieli jak się zachowywać, kłaniali się, ustępowali paniom i tak dalej, czyli całkiem kulturalni. A u Moczara była hołota i to jeszcze była pokazana jako hołota, dlatego że takie były standardy komunistyczne i to wyglądało dla mnie nieprzekonywująco. I jeszcze ci z NSZ-u mieli ryngrafy. Druga rzecz, jako dziecko, to chodziliśmy na Palmiry, tak, dlatego że na Palmirach leży mój cioteczny dziadek, a dokładnie naszej babci, moja siostra z tyłu desant zrobiła, naszej babci siostry, mąż, mecenas Tadeusz Fabiani, jeden z przywódców i założycieli obozu narodowo-radykalnego, aresztowany w marcu 40 roku, rozstrzelany w czerwcu 40 przez Niemców. No i jako dziecku coś mi nie pasowało. Jak to? Dziadek Fabiani kolaborował? No przecież ojciec, który był dzieckiem, zapamiętał, jak przyszło gestapo i go aresztowało. Jak to kolaborował? W końcu sobie zdałem sprawę, o co komunistom chodzi. Otóż dziadek Fabiani kolaborował, bo jak go w Palmirach przywiązano do drzewa, to nie wyrwał tego drzewa z korzeniami i nie uciekł do Moskwy, żeby odtworzyć komunistyczną partię Polski. No bo chyba to był jedyny sposób na kolaborację. Po prostu go zamordowano, więc mi to nie działało jako dziecku, ta propaganda. I tylko tyle wiedziałem. Natomiast jak się dorastało i dorastało się wokół dinozaurów emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, w środowisku wojskowym i politycznym, obok nas mieszkał inżynier Pilaciński, który był w Komendzie Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Pan Jurek w San Jose. Lechu powie, w jakim tam oddziale czy wydziale. Słucham? Z panią Basią, tak jest. Dokładnie tak jest. Jak chciałem coś wiedzieć, to się jego pytałem. Wydał książkę taką, ona wyszła w Londynie. To pamiętam, zdaje się, Jędrzej Giertych napisał wstęp, bo potem, jakiś rok potem, zaczął rozsyłać takie sążnisty list powielany, że trzeba to wszyć w książkę, dlatego że się mylił, bo ci jednak ludzie z ONR-u to byli porządni ludzie, on nie wiedział, bo to były pseudonimy, on był w oflagach w czasie wojny. Więc tam dokopał ONR-owcom, a powiedział, że niesłusznie za coś tam, za coś. Kiedyś dowiedziałem się o tych spadochroniarzach z Brygady Świętokrzyskiej, których prezes, czyli doktor Muszyński, żartobliwie nazywa cichociemnymi. I pytam się pana Jurka Gnata, który zresztą ma inne nazwisko, jest z Wilna, jaki trening im Niemcy dali, bo byli spadochroniarze. On mówi, jak to jaki? No jak wszedłem do samolotu, to mi ten lejtnant powiedział, że tak się zamyka klamry, a potem, że jak skoczę, to bym szarpnął za klamkę. Ja mówię, no to już? Tak, koniec treningu spadochronowego. O, ok,
okej, a co jeszcze ciekawego? On mówi, a przyszedł do nas pułkownik Jaksa i powiedział, że jak Niemcy do kogoś do nas dołączą, to jak zaraz po wylądowaniu trzeba dać mu w łeb. Okej, dołączyli? Nie. Dobra, no to żadne tabu nie było. Potem pamiętam, to było 84 może rok, może wcześniej. Dowiedziałem się o tym, że ktoś tam napisał, już nie pamiętam, czytałem coś PRL-owskiego i tam było napisane, że NSZ zamordował liberałów jakiś tam z Biura Informacji i Propagandy. W Costa Mesa mieszkał Bohun, ale Bohun nie donosił, bo on nie był w Warszawie. Więc się chciałem kogoś spytać. Pan Jurek Pilaciński mówi, nie. Myśmy mówi, to może, mówi, to są takie plotki na temat tych ze Związku Jaszczurczego, ale nie powiedział, że to zrobił NSZ, bo on był w tej części podporządkowanej, ze Stronnictwa Narodowego, podporządkowanej AK. Więc poszedłem do profesora Lerskiego, który był lewicowym socjalistą i był kurierem rządu polskiego do okupowanego kraju, spadł razem z Cichociemnymi i potem uciekł, w każdym razie uczył w University of San Francisco. Więc poszedłem do profesora Lerskiego i pytam się go, panie profesorze, co z tym mordowaniem tych różowych przez NSZ, znaczy tych z Biura Informacji i Propagandy? W jaki NSZ? To przecież była dwójka AK, wszyscy o tym wiedzą. A mówię, no jak to, ja nie wiedziałem. To może pan profesor coś napisze. A on, jako tolerancyjny, powiedział, nie, no nie można psuć reputacji AK. Te rzeczy, które jako legendy funkcjonowały, te rzeczy, które jak żelazną pałą były stosowane przeciwko narodowym siłom zbrojnym, tutaj i czasami na emigracji, te rzeczy można było zweryfikować z ludźmi, którzy wiedzieli. Tam, gdzie ja byłem, gdzie stawałem się nie tylko człowiekiem czującym, tak jak tutaj, tylko człowiekiem myślącym. Jak chciałem się coś dowiedzieć o organizacji polskiej, a chciałem, która była tajna i nie istniała naturalnie, no to był profesor Andrzej Ruszkowski. Słyszeliście państwo o nim? W University of Montreal uczył. Między innymi w papieskim uniwersytecie w Limie, doradca wszystkich papieży, od papieża Piusa XII do spraw filmów, doktorat w Uniwersytecie Paryskim i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nic mi nie powiedział, bo to jest tajemnica, to była tajemnica, już nie żyje. A on powiedział mi inne rzeczy w taki sposób człowiek mógł się uczyć i weryfikować. Również to, że endecy i narodowi radykałowie to byli prymitywy, bandyci, mordercy. A tu się okazuje ludzie na najwyższym szczeblu drabiny społecznej, również na emigracji. Na najwyższym szczeblu intelektualnym i innym. Tych zabrakło tutaj. Po 89, jak wpadłem na Lechowca u mecenasa Napoleona Siemaszki, świętej pamięci, który był przed wojną przyjacielem brata mojej babki Jurka Cieszewskiego w Wilnie. Jak wpadłem na Lechowce, to powiedziałem, Jezus, co tu się dzieje? Gdyby tutaj była Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych i dwie brygady z Wileńskiej, trzy z Wileńskiej i Nowogródzkiej AK, trzy Łupaszki, Krysi i Ragnera, to by komunę popędzili w tydzień, bo to były elity działania. Ja ich znałem. Znałem, kiedy już ich ciała przestały tak działać, jak powinny. Że nie byli w sile wieku. Dlaczego? Lechowiec powiedział, cóż za ludzie, jej, jak ja byłem zdziwiony, co to za ludzie. No naturalnie, że ludzie byli wspaniali. Dlaczego? Dlatego, że Polska przegrała i dla nich to była klęska kolektywna, ale oni wygrali, bowiem udało im się przebić na zachód. To samo tym z Wileńskiej AK i tym z Nowogródzkiej AK, którzy walili komunę. Przy nich chłopaki i dziewczyny z Brygady Świętokrzyskiej to archanioły tolerancji. Bo taka była Wileńska i Nowogródzka AK. I ci, którzy przeżyli,
na Zachodzie w żaden sposób nie byli indywidualnie złamani. Co więcej, pracowali ciężko, wychowali dzieci, którym to dzieciom mówili otwarcie o tym, co trzeba dzieciom mówić. Jakie wybory dzieci zrobiły i to, że nie można Rzeczpospolitej budować na emigracji, nie da się, bo po pierwszym pokoleniu to wygasa. Polska tak staje się za mgłą, że już dla następnego pokolenia nie istnieje. To już inna sprawa. Ale byli i byli twardzi i wiedzieliby, co robić. I zostawili po sobie trochę. Zostawili dokumenty, bardzo długo nie chcieli rozmaitych rzeczy wam dawać. Co ten Żebrowski o nas pisze? O! Mówi, dobrze, że pisze. Dawać wszystko, dinozaury. Tak im mówiłem. Nie mówię, że mnie słuchali, ale przynajmniej wiedzieli, że ja nie jestem agentura. Że jeździłem i mówiłem im, zobaczcie, nie dość, że udało się zrobić waszą organizację, to samo dotyczy Wilniuków. To jeszcze są małolaty, które się interesują takimi sprawami. W związku z tym musicie przekazać tradycję. Żeby przekazać tradycję, musi być burza mózgów, musi być działalność intelektualna, muszą być badania z prawdziwego zdarzenia. Potem muszą być publikacje naukowe. Następnie z tego ma wyjść publicystyka. I wtedy uda nam się osiągnąć zmianę paradygmatu. Uda nam się rozbić czarną legendę Narodowych Sił Zbrojnych. Ale to nie był cel strategiczny w sam sobie. Ja wymyśliłem, jak zacząłem przyjeżdżać do Polski po 1989 roku, że jak rozwali się w pył czarną legendę Narodowych Sił Zbrojnych i przy okazji się rozwali kłamstwa propagandowe na temat tak zwanego podziemia komunistycznego, które było głównie bandytką i koguciarzami oraz agenturą i niektórymi zupełnie zdziwionymi, którzy nie wiedzieli, gdzie należą, to uda nam się podważyć podwaliny propagandowe PRL-u. Muszę powiedzieć, że na początku rozmaici moi przyjaciele, znajomi, nawet członkowie mojej rodziny byli, jeśli nie zapokojeni, to przynajmniej głęboko przestraszeni. Pewien prawicowy minister, słynny przez krótki okres, dorwał mnie raz i powiedział, o czym pan pisze? O NSZ? Przecież pan nie będzie mógł zrobić kariery w Stanach Zjednoczonych. A mówię, no im się należy, sprawiedliwość. Każdy ma opinię, profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego potrafili perorować na temat NSZ, a my nie widziałem waszych wpisów w archiwum, no bo ja byłem pierwszy. Ja byłem jako stypendysta amerykański. Zresztą nikt nie wiedział, co szukać. Oprócz niego, ale ten nie miał pieniędzy. Więc cokolwiek ja robiłem, to on dostawał. Cokolwiek on miał, ja dostawałem. I tak to wyglądało. Rozbicie czarnej legendy było pierwszym krokiem. W tej chwili doszło do zmiany paradygmatu. Dlaczego? Gdy w 1994 roku w sposób kominternowski Gazwyb opluł powstańców i napisał o tym, jak to powstańcy wytłukli mnóstwo niedobitków żydowskich podczas powstania, rozległy się głosy sprzeciwu. Głosy sprzeciwu były prymitywne i niedoinformowane. Prymitywne nie w tym sensie, że nie były moralne i dobre, prymitywne w sensie intelektualnym, bo wszyscy sprzeciwiających się prawie nie pofatygowali się do archiwów. Nikt nie potrafił merytorycznie dobrać się siłą zła do skóry. No to napuściłem Lechowca. Podzieliliśmy się materiałami.
I on tam już po swojemu, publicystycznym, przytupem endeckim po raz rozstrzelał lewactwo. Rozniósł. Oni byli tak zdumieni, że nie wiedzieli, co powiedzieć. Bo po raz pierwszy po naszej stronie ktoś zrobił coś merytorycznie. Podpowiem Państwu, jak to wygląda. Stypendium, badanka, ktoś, kto potrafi pisać i nagłośnienie. A nie gadać. Gadanie puste nic nie znaczy. Musi być najpierw merytorycznie, a potem ryk. I tak to powinno być. A oni się przyzwyczaili, że wy jesteście bydło i prymityw, bo nie macie w ogóle przygotowania intelektualnego, żeby z nimi debatować. A powiem wam jeszcze jedną tajemnicę. Siły zła są kiepskie. Lechowiec, jak zajął się materiałoznawstwem, spojrzał, że na cytaty wyborczej, które wyglądały solidnie i żelaznie, były do niczego. To był po raz pierwszy, gdy padł mit profesjonalizmu i świetności tego środowiska. Po raz pierwszy nastąpiła konfrontacja z wiedzą, a nie tylko z odruchem bezbronnych, którzy skowiczą, bo się dzieje krzywda, ale nie wiedzą jak. W Stanach Zjednoczonych wyszła sprawa Jaffy Alia, która napisała, że w Wejszyszkach Armia Krajowa zrobiła pogrom, Polonia zaskowiczała. Dokładnie tak jak państwo. Tylko oni, odwrotnie niż państwo lat temu 20, mieli środki na stypendia. Tylko oni mają długie jęzory i krótkie łapki, więc nie potrafią do portmonetki włożyć paluszków i dać pieniądze na stypendium. A żeby się dowiedzieć o Wejszyszkach, trzeba podłubać w archiwach. Taka to jest droga. Leszek Żebrowski jest początkiem profesjonalizmu na polskiej prawicy. Taka jest droga. Taka jest droga. Jak chcecie państwo go wspomóc, proszę kupować książki, proszę dawać stypendia. Przypomnę, że od 10 lat mamy pismo Glaukopis. Ostatni, już żaden inny nie wyjdzie. Tak, koniec. Tak Leszek zawsze mi mówi. Koniec, nic się nie da zrobić. A jest. Kolejny numer. Któryś tam. 30. O. Anno Domino 2014. To wychodzi raz na pół roku. To jest dla historyków. Mniej więcej po 2 latach zawartość znajduje się na internecie. Te małolaty, których nie stać, żeby kupić, mogą sobie przeczytać. A państwo też powinni zaprenumerować. Tego wydajemy ileś tam? 400 egzemplarzy? Raz na pół roku? O, przepraszam. Chcesz pokazać mapę? Pokaż mapę, zrobimy przerwę na commercials, na reklamówki. Trzeba o tym powiedzieć, bo to jest konkret załączony do ostatniego numeru, nie ostatniego w ogóle, tylko na razie ostatniego. Mapa sowiecka Sztabu Czerwonej Armii z grudnia 1943 roku. Po Teheranie, jak miała wyglądać Polska w porozumieniu z aliantami? Granica zachodnia taka jak przed wojną, wschodnia taka jak z Hitlerem w 1939 roku. Natomiast był kłopot z Suwałkami, ponieważ Niemcy to przyłączyli do Prus Wschodnich i pozostało coś, z czym Sowieci nie mieli co zrobić. Uznali, że to będzie jednak jakieś tam nominalnie polskie. Mieliśmy mieć kolonię w Suwałkach. To jest integralna część ostatniego Glaukopisu. Także bardzo gorąco polecamy. Są książki wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Książki Tadeusza Płużańskiego, książki Marka Chodakiewicza, książki moje, wiele innych. I tak jak Marek powiedział, stypendia, czytanie, uczenie się, dzielenie się z innymi i nie bać się drugiej strony. I recenzje. To nie oni są intelektualiści, oni są komunistycznymi prymitywami, chociaż dzisiaj nazywają się już europejską lewicą, czy europejską liberalną orientacją, która liberalnie podchodzi na przykład do stroju, do płci, do wielu innych rzeczy. Liberalizm poniżej pasa. Od pasa.
i zmienili parę literek, bo teraz się nazywają adeptami marksizmu-lesbianizmu. Ale mamy zmianę paradygmatu. Kiedy walnęliśmy dokumenty komuny i Piotrek Gontarczyk mi obiecał i dotrzymał słowa, napisał świetny doktorat na temat PPR-u. Świetny doktorat. Na podstawie tego pan Wolski napisał powieść o komunie w podziemiu. To się sprzedało dziesiątki tysięcy, może więcej egzemplarzy. To znaczy trzeba zrobić, i tutaj pokłon w stronę tuzów Platformy Obywatelskiej, murzyńską robotę jako Polak. Na wszelki wypadek, ja się kłaniam do kamery. Murzyńską robotę trzeba było wykonać badań, aby potem ludzie pióra, naukowcy, dziennikarze, tak, zaraz mam to napisane, zobacz. Naukowcy, dziennikarze, jesteśmy na tej samej częstotliwości. Wścibska jest zazdrosna. Naukowcy, pisarze, żeby mogli zrozumieć to. Trzeba taką robotę wykonać. W tej chwili pewna pani, która była zupełnie zielona na tematy II wojny, na tematy podziemia, przeczytała kilka naszych książek, powiedziała, o kurczę, i napisała najświetniejszą książkę o Narodowych Siłach Zbrojnych, jaka się ukazała. Książka się nazywa Legion. Czytam tę książkę, mówię, a to skądś to znam, przynajmniej 1/3. Ale wiecie państwo, moje książki mają tyle przypisów, więc nikt ich nie przeczyta, bo są nudne. Bo ja pisałem dla takich nudziarzy jak Leszek Żebrowski. Już nie liczyłem, że Tadeusz Płużański coś przeczyta. Może te bardziej cienkie. No, ale jeżeli przeczyta pisarka i skapuje, o co chodzi, i walnie książkę, która jest 4 razy grubsza niż moja, bez przypisów, ma 700 ileś stron i się czyta ją jednym tchem, 2 noce. Obiecuję państwu, Legion. Przeciętna osoba nie musi nic więcej poznać. Przeciętny inteligent czy inteligentka weźmie jedną taką książkę i fajnie. Jak chce poczytać więcej, to jestem za. Ale rolą... Okej. W każdym razie jest zmiana paradygmatu, dlatego że te rzeczy, za które przyjaciele, znajomi, rodzina w Polsce mnie krytykowali po 1989 roku, bo byli przestraszeni zupełnie na temat Narodowych Sił Zbrojnych. Te rzeczy już nie istnieją. Istnieje zupełnie inny duch. W tej chwili każda osoba, która chce być poinformowana, jest poinformowana, a co więcej, w kulturze popularnej istnieje i pan ma koszulkę na sobie i się pan nie wstydzi? Fajnie! Koszulka Narodowe Siły Zbrojne i jaszczurki. Jakby coś takiego było, ja bym chciał kupić 25 lat temu. Nie było. Nawet tą koszulkę musiałem sobie sam zrobić. Wiecie państwo, jaka jest tego geneza? Profesor Gross wymyślił nową inwektywę, powiedział. Kato Endek. No to sobie szybko kupiłem. Znaczy zrobiłem na komputerze, wystukałem i wyskoczył. To miało być nową inwektywą post-Polaków i post-PRL-owców w zamian Żydokomuny. No to sobie kupiłem. I czuję się prześladowaną mniejszością. Tak. Jeszcze raz. Byli zbrodniarze, prymitywy i zdrajcy, a są Polacy. Dziękuję bardzo. Dzięki wam też. Proszę państwa, ze względu na to, że jest już dosyć późno, to może jeszcze jakieś 2-3 pytania dosłownie, jeżeli nasi prelegenci się zgodzą, ale na pewno nie więcej. Czy są chętni do zadania tych pytań? Okej. Tak? 2 osoby. Czy ktoś jeszcze? Czy kogoś? Tak?
Dobra. Dzień dobry, ja chciałem jeszcze ad vocem do pana Tadeusza odnośnie Powstania Warszawskiego. Bo pan stworzył jak gdyby podział na gazetę wyborczą i innych. Czyli jeżeli ktoś jest przeciwko podjęciu decyzji o powstaniu, to jest już w obozie gazety wyborczej. Ja nie czuję się w obozie gazety wyborczej i znam wielu ludzi, takich jak Sławomir Cęckiewicz, jak Janusz Korwin-Mikke, jak profesor Wieczorkiewicz, którzy byli przeciwko powstaniu jako decyzji i bynajmniej nie widzę ich w obozie gazety wyborczej, więc to tak chciałbym, żeby miał pan świadomość, że nie wszyscy, którzy są przeciwko, są od razu z gazetą. A to tylko tyle. Jeżeli pan chce się jakoś do tego odnieść, to bardzo, jeśli nie, to... To króciutko tylko, żeby nie zabierać czasu. Ja tutaj powiem tak, że nie o tym mówiłem do końca. Prawda? Ja nie zastanawiałem się nad sensownością wybuchu powstania, szczególnie, że moment też nie jest właściwy. Prawda? No mamy za chwilę rocznicę i ta rocznica powinna być objęta szczególną naszą troską, prawda? Że to nie jest moment, w którym powinniśmy roztrząsać, czy to miało sens, czy nie miało. Ja mówiłem o propagandzie, prawda? Jak to jest, jakie elementy są eksponowane w tej narracji. Owszem, zgadzam się, że to nie jest tylko narracja Gazety Wyborczej, ale również środowisk prawicowych, prawda? Które po prostu poddają wątpliwość sens wybuchu, ale nie chciałbym teraz w to wchodzić, bo to nie to było przedmiotem mojej wypowiedzi. Panowie, mam małe pytanie, jeśli można. Miłosz Lodowski. Panowie, czy trafiliście na jakieś ślady Toma? Bo to Bydlak albo, tak, albo Święty. Ostatnie ostatni ślad Toma był, on pracował w Paragwaju i zbierał trupy z ulicy, to znaczy takim, jeździł taką karetką, nie pogotowia, tylko postpogotowia. To jest ostatni ślad, to było jeszcze w latach 80. Tom znika, był w Argentynie, potem w Paragwaju. Może się pana Kobylańskiego można spytać. No ale mają panowie jakieś podejrzenia? Ja przywiozłem zdjęcie Toma i dałem Lechowcowi, to tylko tyle mogłem zrobić, a podejrzeń jest całe mnóstwo. Pracował dla polskiego wywiadu i dla innych wywiadów też. Jeżeli był w placówce Czerwonego Krzyża w Pilźnie, a ta placówka podlegała pułkownikowi Bąkowskiemu, tak? Bąkiewiczowi, przepraszam, z drugiego korpusu. Tam nikogo nie było, kogo pułkownik Bąkiewicz nie lubił, a on nie był misiem puchatkiem. Tom nie od początku wychodził z brygadą, dołączył później, nie miał w brygadzie żadnych eksponowanych funkcji i natychmiast po połączeniu się z Amerykanami, po nawiązaniu kontaktów z generałem Andersem, Tom został oddany do dyspozycji drugiego oddziału, drugiego korpusu generała Andersa. Po pierwszych przesłuchaniach interweniowali Anglicy, nakazali zniszczyć wszystkie dokumenty na jego temat, wypuścić i polski rząd w Londynie mianował go właśnie na stanowisko szefa placówki Polskiego Czerwonego Krzyża w Pilznie na granicy z Sowietami, okupacji sowieckiej, jako placówce wywiadowczej. Gdy później już dla dalej tej funkcji nie mógł pełnić, ta placówka została zwinięta. Tak się nie traktuje kogoś, kto byłby całkowitym kolaborantem. Natomiast dużo więcej nie wiemy na ten temat, niż wiemy. To był oficer Armii Krajowej z Lubelszczyzny, szef KEDYW-u obwodu bodajże Biłgoraj, który z jakiegoś tam powodu ewakuował się z grupą ludzi z tamtych stron, był zagrożony i na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej nawiązał kontakt z Narodową Organizacją Wojskową, z tą częścią, która była później współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne i zawsze jest gdzieś z boku NSZ-u tak naprawdę. Tam przez moment dowodzi jednym z oddziałów NSZ-owskich. Później wychodzą na jaw jego kontakty z Niemcami. Został skazany na karę śmierci. Były dwie próby wykonania wyroku na nim nieudane. W jednej z tych prób był ranny. I dalsze losy, tak jak mówię. Anglicy nakazali go wypuścić, zniszczyć wszystkie dokumenty. Z Europy wyjeżdżał razem z kapitanem Telesforem Piechockim, Gustawem. Był w Argentynie, ale tam był bardzo krótko.
Natomiast ta wersja o tym, że w latach 80. był w Paragwaju, nie jest potwierdzona tak naprawdę. To są później już wszystkie mity. Ja wierzę osobom, które go widziały, które z nim rozmawiały, które z nim coś wiedziały. Kapitan Gustaw wiedział, bo razem z nim wyjeżdżał i też nie miał do niego absolutnego zaufania. Mówił, że darzył go ograniczonym zaufaniem, bo to był ktoś, kto na pewno pracował gdzieś nie tylko dla nas. Ale to była cała wiedza na ten temat. I do dzisiaj nie wiadomo praktycznie nic. Są przypuszczenia, że pochodził z Borów Tucholskich. To jest przedwojenny podchorąży albo oficer rezerwy. Później trafia właśnie do ZWZ-AK. I to jest wszystko, co wiemy. Wszystkie informacje, które się ukazują, to są z drugiej, z trzeciej, z czwartej, z piątej ręki. I to już obrosło różnymi legendami. Natomiast nie ma żadnych dowodów, żadnych śladów na to, że Tom prowadził jakiekolwiek działania, które powodowałyby na przykład straty ludności polskiej. W Bundesarchiv Koblenz, teraz już to archiwum się inaczej nazywa, były dokumenty, ja mam kserokopię, donosy Toma do Gestapo, pisane kulfonami. Ja meldować cię, tam tu Polacy tam ziemniaki kradną czy kartofle, podpisane Tom. To nie on pisał, nie jest to jego charakter pisma. To był człowiek wykształcony na poziomie, tak jak mówi oficer, a nie jakiś prymityw. Pułkownikowi Rapsowi, czyli Nazarewiczowi, służyło to jako jeden z dowodów oskarżenia. Oto jest niemiecki, w niemieckim archiwum jest dokument, którym Tom donosi do Gestapo. To nie jest pismo, ani mentalność, ani donos kapitana Toma. Przynajmniej nie tego Toma. A reszta pozostaje milczeniem. W Brooklyn, w Nowym Jorku, mieszkał taki pan z akcji specjalnej od Gustawa. Pan Adach, miał pseudonim Morwa. I on w pewnym momencie został przypisany Tomowi. To już był listopad bodajże 44. I on powiedział, że no jak mnie tam posłano od Gustawa do przez Gostomskiego, to ja byłem przekonany, że jestem w NSZ-cie. Potem się dowiedziałem, że to się nazywała organizacja Toma. I on był akurat kierowcą, to znaczy jeździł tam i powiedział, fajnie było, bo nagle dostaliśmy lepsze samochody i mogłem zmieniać sobie tablice rejestracyjne. Ale to są jedyne pośrednie źródła wiedzy. Nie ma archiwum, nie ma dokumentów i nie wiadomo, co to za tajemnicza postać tak naprawdę, oprócz tego, co Lechowiec powiedział. Drodzy Państwo, ja nie chciałem się odnosić nie do Toma, ale do profesora odnośnie Normana Davisa. Ja jednak się odniosę troszeczkę, jeśli można. Będąc, słuchajcie, w Oksfordzie w latach 90., ścigając panią Helenę Wolińską-Bruce, spotkałem się z panem Normanem Davisem, myśląc, że pomoże mi w wielu sprawach. Dobrze wiedział, kto to jest, prawda? Znał przeszłość tej pani. Zadzwoniłem, umówiliśmy się i profesor Norman Davis, ten krzewiciel polskiej kultury, historii na Zachodzie, powiedział mi tak. Wie pan, ale pan się czepia. To jest miła starsza pani, żona akademika z Oksfordu. No przepraszam, nie mogę panu pomóc. Proszę zauważyć, jak przebiega ten proces. To też jest coś, co Państwo powinni sobie przemyśleć. Otóż, kiedy poznajemy się z osobą jakąś, to ta osoba nabiera cech ludzkich, nie jest już abstrakcyjna. I bardzo trudno, nasze wychowanie dyktuje, jest nam bardzo trudno odejść od naszego wychowania, żeby kogoś potraktować w sposób, kogoś, kto się zna. Bardzo niewiele osób potrafi psychologicznie przejść z familiarności, z przyjaźni do brutalności. To jest bardzo trudne psychologicznie. Bardzo trudne. Był taki obóz Poniatowa, mały obóz. I jak Niemcy chcieli wymordować tamtejszych Żydów z tego obozu, to przysłali nową załogę. Dlaczego? Bo stara załoga grała z więźniami w piłkę nożną. Tam pobili czasami Żyda od czasu do czasu, ale tak ogólnie, jak to jest małe miejsce, się wszyscy znali na twarzy i nie potrafili psychologicznie już tego zrobić. Więc Norman Davis niestety się zaprzyjaźnił. A ja jestem nowa załoga, więc się nie przyjaźnię.